są okropne. Ja mówię, mnie najbardziej boli, że ludzie mieli już swoje wyuczone metody i oni teraz muszą od nowa się tak naprawdę tego uczyć, ale no ja, mnie na przykład to nie dotknęło jakoś tak mocno, no bo po prostu, cóż, no, no nie dotknęło i tyle. Nie gram surwami tak dużo. A killerzy według mnie teraz mają dobry moment, są w dobrym miejscu, w sensie w dobrym miejscu, jest dla nich łatwo bardzo, o to chodzi. Nie chcę Celara. Oj, Labyrinth. Nie śpieszymy się nigdzie. Nie śpieszymy się, spróbujemy nowego bossa zabić dzisiaj znowu. Troszkę inna, jest taka troszkę mroczniejsza, ja bym nazwał. O, ty gnido. To jest skończona gnido. O! Akurasy Brings Power. Oj, to jest ciekawe bardzo. To jest bardzo ciekawy itemek. Bo trzeba trafiać. I za każde trafione dostajecie podwyżkę obrażeniową. Kodry gdzieś miał, czy... I możecie zbierać rzeczywiście kupy i ogniska. Będą. Tylko ja trochę się leniłem ostatnio, Misoal, wiesz? Ale powrzucam te ostatnie rany i te dzisiejsze rany powrzucam. Kocie, nie płacz! Chcesz płakać, to chodź tutaj. Oj, się straszyłem. Chodź. Precie. Co jest, picia? Czekam, nie? Tak. Oj! Co tam? Pierdziawko? Jest trochę trudny, szczególnie na hard mode'zie. Ale mają to jakoś nerfić podobno. Wiecie? Co tam, perówko? Co ty masz napisane na ręce? Mam napisane na ręce Nat oraz Jan R. Na cześć Nata Basterinio, nasza moda, oraz Jana Rodzyna. O Jezu! Siema Muko, witam ponownie. Tak się widzicie. Twitch content. Ej, ale nie uważacie, że teraz inaczej działa ten przedmiot? On kiedyś działał tak, że jak się raz nie trafiało, to się zerował cały licznik. A teraz działa tak, że można sobie coś tam nie trafić. To fajnie, buff duży dla tego itema. A nie, jednak to je wyzerowało, o co tutaj chodzi? Może teraz w ścianę można walnąć? No ci się nie przyznaję. No bo halo, to było straszne nieporozumienie. Ale zostawiłem dla zasady. W imię zasad. Nie wiem, czy to jest dobra taktyka, to co ja teraz robię. No ale powiedzmy, że jest. No to jest do czyszczenia bardzo fajny item, generalnie, tylko trzeba bardzo ostrożnie grać. Pozwala na jeden miss i to było w Afterbirth Plus? Naprawdę? Nie słyszałem o tym nigdy. Oj, pieniądze z równa. Coś z niczego. To jest niczego, moi drodzy. Czy to ma jakiś delikatny splash damage? Tak, trafiłem dwie kupy na raz, mam wrażenie. Aha. Okej. Dobra, co w drugim? Pokroję ze skarbem. Tak, rzeczywiście, można raz nie trafić. Okej. Nie. Okej, może być. Nie. Pogu! Kurde, dobrze jest. Naprawdę jest dobrze. Jak jest rok? O, i sklepy działają lepiej, zajebiście. Kurde, dwóch monetek mi brakuje. Bombie. Bo Black Candle się przyda bardzo. Evil up. Możesz tutaj podejść? Dziękuję. Dobrze, muzyczka. Kiedy sprawę przywrócą? Co mówię, ja bym się spodziewał za szybko. Oni zazwyczaj działają bardzo porcjowo. Jak już coś zrobią, to temat porzucają na ci czas.
Tak jest zawsze z reworkami i tak dalej. Zresztą wydaje mi się, że mimo wszystko feedback był taki, że nie zjechali ludzie ich pomysłu. Jak często zjeżdżają różne pomysły behavior. Więc ja osobiście bym się spodziewał, że to będzie... Teraz robią sobie mapy, wypuszczą pewnie z dwóch, trzech nowych killerów. Tam dopracować inne rzeczy i dopiero będą wracać do tego, więc raczej w tym roku już bym z animacjami się niczego większego nie spodziewał, chyba że przestaną działać i będą się bardzo zbugowały, to wtedy być może coś się stanie. Bez tego raczej bym nie miał dużych nadziei. Speed down, naprawdę. O nie, to ta mucha. To ta mucha. Powtarzam, to ta mucha. Ale ją trafiam. Ojej. Ojej, jakie obrażenia. O mój Boże. A, nie mam klucza. Nie mam klucza. Nie mam klucza. Ale może jeszcze w... Nie, nie mogę w kolejnym... O Jezu, jeszcze jest Lord of the Pity Fear Shot. The small rock to me shore? W sumie? W sumie to tak. Czy Fear Shot daje mi... Evil up? Sorry. Bo... Chyba bym zaryzykował, jakby się dało. Platinum Gods. Kurde, nie no, nawet jak nie daje, to ja jestem. Ryzykuję. Idę poszukać klucza. Może gdzieś przegapiłem. No tutaj nie wlecę niestety. Nie, no, nie ma gdzie przegapić, nie ma gdzie. Chyba że w pokoju Sacrifice będzie coś, co mi umożliwi jakieś inne opcje. Nie. No to co, ale to jest do dupy, bo ja nie zrobię tego rana, którego bym chciał. Secret room, gdzie może jest secret room? Na górze chyba, co? Ale to nie jest głupi pomysł, to jest, nie jest głupi pomysł. Czekajcie, tutaj jest dostęp, tutaj na pewno będzie dostęp. Znaczy, niekoniecznie będzie dostęp. Tutaj, dobra. Okej, klucz. No nie, no przecież to jest jakaś... To jest jakieś wyżywanie się na mnie. Jeszcze item. O co chodzi w Isaacu? A wiesz co? Tak w bardzo dużym skrócie polega ta gra na tym, że masz swoją postać, którą musisz przejść do konkretnego punktu, przy okazji zabijając mobki. Wszystko jest właśnie w takim gameplayu, jak widać na ekranie. I twoim zadaniem jest dojść jak najdalej. Zawsze losujesz inne itemy, zawsze trochę inaczej wygląda mapa. No nie, no słuchajcie, ludzie, musimy resetować. Bo ja chcę zabić matkę tą nową. No trudno, no. Zajebiste itemy i co? I gówno. No zabolało, zabolało. Gdzieś wewnętrznie coś pękło. Matko bosko. Player cards. O! Bouncing tears. W sumie spoko. Coś się... To jest całkiem niezłe, jak się ma dużo tears upa i wtedy się zaczyna siekla robić. Jeszcze jak się parasite trafi. Wiesz co? To jest nasz serwer. Ja bym nie patrzył jakoś specjalnie na pozycję rangową. Ale Neri go ogarniała, więc w sumie... Ja tam w planach miałem kiedyś zrobić swój serwer Discord, ale w sumie Neri jakoś się teraz zmobilizowała i... Nie żałujemy jakoś mocno. Ale już czasami się dziwne rzeczy dzieją na tym Discordzie. Kompletnie nie wiem dlaczego. Ludzie bardzo dziwne mają podejście do wielu spraw. No, tak poniekąd mój też bym powiedział. Ale ten bardziej Neri ogarniała, więc nie zabiera mi tej, tej funkcji. Że to ona jednak ogarniała lwią część roboty. Team TS. No ja w głębi serca Team TS trochę. Dobra. Pełne skupienie. Ojojoj. Podoba mi się, jak te bouncing tearsy tak trochę przylepiają się do przeciwników, jak się od nich odbijają. To jest przepiękne po prostu. Okej. Okay. Czy chcę stąd wyjść? Kurde, tutaj jest dużo klaski. Oj, Ragman. Okej. Okay. Jak się w pełni fokusuje na głowie, to ona od razu się rozpada praktycznie. Ojej, on cały czas będzie spamił. Oj, cały czas będzie spamił. Nieprzyjemny bardzo. Ojej, nie za dużo tych pajączków. Panie drogi, królu. Złoty!
Dostacie nie fair, że on wypuszcza to i z głowy i sobie może spawnić. To po co on w ogóle tu głowę rzuca? Jakby mógł tylko spawnić, głupek. Widać, że mózg już dawno usechł. Jak to u mumii? Został wyciągnięty przed w ogóle ususzeniem ciała. Kiepski item, no, ale cóż. Lecimy, downpour! No, ale że taki fight od razu. Dumny fight. Fajnie by było nie stracić życia. Dzięki temu byłaby duża szansa na ewentualnego Devil Rooma. Ewentualne wyciągnięcie coś z tego Devil Rooma. Ale znając mnie, to może być bardzo, bardzo różnie. Uuu, smacznego, smacznego, chłopcio. Ja sobie ostatnio lecę troszkę na takich, oj, pasztecikach z biedry, z marchewką, z soi chyba, są te pasztety. Bardzo, bardzo smaczne. A stosunkowo tanie, taki pasztet, taka, nie wiem, brueczka tego pasztetu, która dostarczy mi na powiedzmy 6 kanapek, kosztuje 4 ziko. Ale to takich 6 kanapek, gdzie ja sobie tego pasztetu nie żałuję, nie? A co, kurde, będę sobie żałował? Już kupiłem, no to sobie zjem. A co? Czary? Spróbuję samemu zrobić pasztet. Jestem leniwa buła, ale w sumie bym spróbował. Cysta, super. Czyli super, no może być. Fajny itemek, generalnie. Oj. Dobra, udało się takie dziwne pomieszczenie pokonać. Oj. No, nie wypływajcie już tych cholernych pijawek. Cały czas mam wrażenie, że to wiadro się podniesie i zaraz ten ziomacz z nią wyjdzie, ale chyba się mylę. Tak, na pewno się mylę. Co to jest? Jakiś ogon? Rip of Grid. Nie pamiętam, ale pamiętam, że to odblokowywało się dosyć niedawno. To chyba z Forgottena jest ci trinket. A nie, beating Ultra Grid with Keeper. Forces Grid and Super Grid mini bosses to no longer appear in shops or secret rooms. O! I mamy większą szansę monetki, fajne. Dumny ty jesteś z siebie. A to bym sobie zjadł sałatkę warzywną. Powiem wam szczerze. Oj! Ale to jest dziadostwo totalne, ten pokój. A dobra, ja to mogę rozwalać. Myślałem, że to jest nieśmiertelne, nie wiem dlaczego. Doszedłem do takiego wniosku. Kolce się nie włączyły z powrotem. Idziemy stąd. O nie, robak. Na robaku ciężko nie stracić jednego życia przynajmniej. Bo on ma takie, no nieprzyjemne ruchy. Ja to zaznaczyłem, tak też zrobiłem. Dla mnie są bardzo jeszcze nie do wyczucia. Nie wiem, w którym momencie on wypluwa z mordy te pociski, które idą w krzyżaka. Nie widzę tego momentu. Aha, on jeszcze przy lądowaniu to wypuszcza, ale jeszcze tak nie do końca. Naprawdę? Ten poprzedni build był tak dobrze zapowiadający się jak na pierwszy cholerny pięterko. A właściwie dwa pięterka, ale no. You got the idea. Oj, Maro. Nie, powiem wam tak. No aktualnie... A, ja mogę przecież to przelosować. A czy Maro jeszcze coś mi daje? Nie wiesz, żeby to dawało tylko jedną klatkę na serce. Aha, tak, daje jeden bone heart plus spawnuje trzy red hearty przy spawnie. Okej, gram w DBD? No jakoś od roku z hakiem. Ale trzymaj się, Paweł. Jutro na pewno będziemy grać w DBD.
co ona robi? Ona sprawia tak, że jak stracę serduszko, to jeszcze mogę je uzupełnić. A tak normalnie, czy ono się, jak stracę też tą otoczkę, to jakbym tracił tego HP apart, którego tak ciężkimi siłami zdobyłem. Także, no ogólnie to pomaga. Trzymaj się, trzymaj się. Miło mi, że wpadłeś. Oj, oj, duszek. O, ależ no prosto w głowę. No słuchajcie, nie wiem, czy ten run wyjdzie. Że teraz chyba za łatwo się zniechęcam do tych ranów. Ale chciałoby się jakoś OP. OP po prostu połączenie od samego początku mieć. Może nie tyle co OP, ale takie solidne, takie co by się działo po prostu. Ze kupą. Ohyda. Po prostu odrażający typ. Prestytuta. Oj. A kupą rzuca, bez kitu. Oszalał. Ziomek, nie kuś, nie kuś. No właśnie, dla samych Bouncing Tearsów jeszcze ten run trwa, bo tarta bym już rolował. Po tym, jak ten Marrow mi wypadł. Marrow dla mnie jest popograitem. Coś to jest, no nie wiem, taki niestały, nie no, słaby jest po prostu. O, jeszcze, a mam. Ryzykuję. Minecrafter, super. A może teraz coś fajnego? Dobra. Sorry guys, ale to po prostu chyba mijało się z celem. Co to jest? Eyesore? Ohyda. To wygląda jak jakaś choroba. Podejrzewam, że to nawet jest jakaś choroba. Deformacja. Szyloba. Obrzydliwe totalnie. Dobra, tutaj jestem bezpieczny góra-dół. I lewo-prawo oczywiście. Tylko po skosach walą te śluzaki. A, chcę? Nie, na razie jeden klucz muszę zachować na wszelki. Bo jak będzie... Uj, znowu taka sytuacja, to by było kiepsko. Szkoda, że to jest celar, bo tutaj będą zaraz pająki. Nie, to jest burning basement. Potworniak na oczy. No nie, no zrespił się pode mną, rozumiecie to? Pode mną się zrespił. I tak to jest nieuczciwe praktyki właśnie stosuje. Dobra. Zrespił się pode mną. On nawet jeszcze dobrze nie wszedł, już się zrespił pode mną. No i dobrze. Jakbym tutaj nie użył bomby, to coś czuję, żebym potracił tutaj tyle życia, że już by się nie chciało mi. Po prostu by mi się nie chciało. Dobrze, krótko z takimi trzeba. Ej, ale ten item byłby zajebiście śmieszny w połączeniu z Brimstone'em. Nie wiem, czy też macie takie odczucia? Ale ja to widzę, widzę tutaj potencjał. To jest taki... I'm Wizard, tylko że losowy całkowicie i w sumie... nie przeszkadzający z głównym strzałem. Jest... ma dosyć dużą szansę na to, żeby strzelić gdzieś po boku, no i jeszcze... patrzcie, że coś czas zdarzają się takie double shoty. To taki całkiem spory czas, no patrzcie. Co chwilę wręcz się zdarzają. Ciekawe bardzo. Ciekawy itemek. Nice. I pekak, nie. Tylko nie to połączenie. A Ipekar podobno jest teraz jakiś bardziej common. W sumie fajnie, bo to jest taki high risk, high reward item. Wiesz co, nie wiem czy by to się strąbiło, teraz jak tak powiedzieliście, ale chyba by się strąbiło. Chyba powinno się strąbić. No teraz to musimy znaleźć po prostu Brimstone'a, no nie ma przebacz. Znowu jest ta główka voodoo, ale nic z nią nie zrobimy. A to jest XL, to jeszcze jeden pokój ze skarbem gdzieś jest. Podejrzewam, że tutaj na dole będzie. No i jest. Ryzykować czy nie? Mam gdzieś baterię? Nie mam. To chyba biorę, bo to nie jest złe, to nie jest złe. A czuję, żeby mi przylosowało na coś dużo gorszego. A to zadaje jakieś tam obrażenia. Chyba nie przyjmuję na siebie hitów, niestety, ale no poza tym jest spoko. Oj, dwie złote kupy? Chyba coś nas trocha.
Tears up, biorę w ciemno. Jeszcze klaskę stąd tylko zbieram. O, counterfeit penny. Nie wiem, czy to nie jest tak, że wypada mi monetka, to mam szansę kolejną monetkę. Zaraz zobaczę, counterfeit penny. Sprawdzam. Counterfeit. No, no, zawsze coś muszę napisać. Penny napiszę. A to jest counterfeit penny. When picking up a coin, you have a chance to... Tak! Mogę dostać, ale dostać od razu, czyli wydaje mi się, że nawet nie zauważy, kiedy to się stanie. Chyba, że patrzę na licznik bezpośrednio. Dawaj, dawaj, dawaj! On w ogóle nic nie robi. No nie! Dobrze. I Daredevil Ruma nie dostałem. Tego już nie musiałem brać. Chociaż range, short speed up. Nie no, mogły być gorsze itemy. Mogły być gorsze, idziemy. Plus jeden moneta za każdą monetę, tak? Ale one się dodają, a nie dropią. No właśnie, właśnie. Brimstone z nożem, a było coś jakby nadpisywane nad sobą? Czy oba itemy działały? Oj, ślisko, ślisko. Nie lubię tego przeciwnika, który właśnie tam dobijam. Bo on jest taką czasówką. Trzeba go po prostu obić i on potem sam się dobija. To jest takie riski. Mhm. Dobra, rozbijamy. To za darmo rozbicie tak naprawdę. Super. A, kojarzę. Teraz powiedziałeś, to od razu mi się skojarzyło. Jak to było. Dobra, teraz tak, idę od razu na ojeju, no. A dobra, mam pół serduszka. Idę na bossa, żeby nie stracić szansy Devil Deala. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec całego piętra. Dobra, to jest taki Duke of Flies, tylko że gównem rzuca i rzuca tymi pijawkami. Wypluwa pijawki. Dobra, mam dobrą clear'a na te pijawki. Powinno być spoko. I nie daje mu się przepchać nad... Oj. Dobrze, bardzo dobrze poszło. Zaskakująco dobrze poszło. Dobra, biorę z myślą o Devil Dealu. Oj, tak. Znaczy nie jest to najlepszy item, ale jest bardzo dobry. Z moim Ator Speedem jeszcze jest bardzo dobry. Czy on jakoś nie leci lepiej? Mam wrażenie, że gdzieś te kosy tak wolno leciały. Może nie do dupy to jest złe słowo, ale wolno leciały. Dobra, jest bardzo blisko ogniska. Jest bardzo blisko ogniska pokój skarbów. Co też napawa pewnym optymizmem. Dobra, czy zużywam? Nie, no muszę pójść do pokoju skarbów. Mógłbym pójść do sklepu, ale nam to wcale by mi nic nie dało tak naprawdę. Musiałbym mieć więcej klaski, żeby to się mogło opłacić. Dobra, więcej klaski, podobno. Damage up daje Iron Bar, ale on chyba kiedyś też dawał. Tylko, że kiedyś Iron Bar po prostu nie był opisany jako damage up. Tak mi się wydaje. Dobra. Naprawdę? Coś się z DBD popsuło? Ja przestałem grać, to wyłączyli serwery. Myślę, kurde, nie gra ten Szefito. No to chyba włączamy. Włączamy. Walić resztę. A co się stało, Gerto? Tak pomijając żarty i śmieszki. O, jest coś śmieszy, ja boli. Czy było na Batham? Ja grałem ostatnio na Batham. Oj, to pomyślenie będzie ciężkie w świecie duchów, ale trudno. Ta sztabka wbita w głowę śmiesznie wygląda. Nakładał konfuzję, ale chyba teraz... w sensie, wydaje mi się, że gdzieś nie było opisane, że on daje damage upa, tylko po prostu dawał. A teraz jest jakby tak stricte napisane, że damage up jest. O, tutaj mogę poczyścić. I rzeczywiście daje te plus 0,10 bodajże.
Dobra, wracamy się. Słowie każdy mecz. Bathamet player, który lubię. Reszta mnie trochę irytuje. Dobra, jest dobry start. Mamy sporo obrażeń. Mamy spoko killera. Brakuje nam trochę życia albo jakiegoś mechanizmu obronnego. Ale poza tym jest good. Słuchajcie, mogę iść do sklepu jeszcze. Mam 24 pieniążki i 2 klucze. To nie można tak kompletnie olać, według mnie. No niestety, nie ma co nic ciekawego. Chyba, że przelosuję. Bateryjki, żeby więcej przelosowań było. Stores Energy. O Jezu, znowu tutaj wlazłem. Muszę kogoś chyba zabić, nie? Albo zaraz przeładuję szybko rana. A, ja tutaj muszę wejść, zapomniałem o tym zupełnie. No przecież ja teraz muszę iść w mańcy. O! Smułecz tam. Ja dzisiaj chyba nie miałem jakiejś mapy terdominującej. Czekajcie, muszę przeładować się rana. A, co to? A, to jest Ashpit. A nie, muszę zabić kogoś, tak? Zajebiście by było, jakbym przegrał teraz rana przez to. Wrócę do ciała? Dobrze. Ciepło było. Było bardzo ciepło. A chwila, to ja jakieś mańsy pominąłem? Czemu ja jestem od razu na piętrze, gdzie są... Czy to jest XL? A, dobra, XL, zwracam honor. Ile mogę tak powiedzieć? Dobra, najpierw tutaj idę, bo czemu by nie w sumie? W sensie, będę miał przynajmniej... Ojej. Co on robi? Ojeju. Oj, naprawdę dostałem jeszcze jakimś dodatkowym wybuchem. ...18.30? Jak? Zajebiście idzie. Na agitacji i Madrycie? Od razu spowalnia też Isaaca. Nigdy nie ogarniałem, jak działają te pilsy dodatkowe. Kurde, strasznie dobrze siedzi, Garto. Strasznie dobrze. Dobra, ryzykuję. Oj, średnio mi się opłaciło to ryzyko chyba. Konwertowanie na serca. Mech. O nie, o nie, o nie, o nie. Oni wypływają muchy? Muszę wydropić teraz koniecznie kluczyk. Żeby pootwierać pokoje ze skarbami oczywiście. Dobra, nadładowanie mamy powolutku. Oj. Okej, pozwalało się same. Się z nim farmim. A, taki jest ty spryciula. Taki jest ty spryciula. Co on daje? On ma jakieś inne... On też bierze kaskę, ale inaczej wygląda. Mogę? A, on ładuje baterię. Oj, 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 fajnie. Jest klubczyk. Dobra. Jeszcze jeden by się przydał. Co to, to panie żebraczku? Czy chcę to? Chcę. Więcej dropów. Mystery Sary dropi chyba losowe itemy co jakiś czas. Coś bez żadnej zasady jakiejś większej. A to się bardzo przydać może. Potężny? No, potężny, potężny. Oj. Przyznaję. Bardzo, bardzo, bardzo solidny. Dobra. Jest super. Mamy 2 klucze. Teraz mnie czekają 2 pokoje ze skarbami. Miejmy nadzieję, że trochę HP upa gdzieś podleci. Chociaż nie jest najgorzej.
Powinien dać radę nawet z tym bosikiem z kopalnianym. I kolejny kluczek, wow. Od biery zawsze mam kartę, która konwertuje wszystko na serduszka, więc jakbym potrzebował czerwoną serduszka, to mogę ewentualnie sobie takie załatwić. Oj, oj. Oj, co tu się dzieje? Nawet nie chcę patrzeć na to. To da się jakoś przejść chyba. Teraz szybko tutaj mógłbym dać. Ale chyba taki overkill, w sensie aż tak bardzo mi nie zależy. Oj, szkoda, że to baby wypadło. Jeszcze straciłem pół serduszka na tym. The Devil. Chyba wolę Devila. Witam, Wojtazon. Siema, siema. Co to jest za pętaczka? Co to jest? A, mogę cokolwiek otworzyć. Ja nie wiem, czy tym nie mogę otworzyć mega sztana nawet, jakbym chciał. Czy mógłbym otworzyć tym drzwi? Na drzwi, które sprowadzą do... z dwóch matki. Co to za ziomek w lodzie? Pupć! Bo zraszę i hasza nie. Okej. Okay. O, nie da się wysadzić w ogóle. No to w sumie... W sumie... Oj. Tak bym też podejrzewał, ale ciekawe. Że dodali żebraczka, którą nie da się wysadzić. Dobrze w sumie. Dobrze, trochę urozmaiciło się. O Jezu, jak jestem malutki. Ja jestem dziedziusiem. Serio? Ale hamuwa w ogóle pokój, co? O, conjoint! Conjoint! O mój Boże! Tego conjointa zbufowali, na pewno się go tak łatwo nie zdobywało. Oj, na pewno się go tak łatwo nie zdobywało, to by... rozszerzyli paletę mobków, które się zaliczają. Na 100%. Bo to były tylko ten sister... Sister Maggie, Brother Bobby i tak dalej. Zamrożone płody. Takie gotowe. Gotowe do wrzucenia gdzieś, na przykład. Śmieszny jest ten ziomek. Dla samego faktu, że on tutaj chodzi, jest dla mnie spoko. Słuchajcie, no teraz mam naprawdę duży clear potential. Ja myślę, że nawet przy tym clearowanku zostanę sobie teraz. I sobie polatam, rzeczywiście pokliruję. No, musiałoby mnie teraz... To, co by mnie bardzo bolało, to jakiś mały pokoik, który nie pozwoliłby mi na większe uniki. Dobra, na razie tutaj lecimy. Co jest, krocie? Dobra, tylko że tutaj nie mam swoich mocy, muszę o tym pamiętać. I... Kot! Dobra, pełne skupienie. Full focus. Na wszelki wypadek to wyłączę. Raczej to niczego by nie zmieniło. Szybko! Idzie! Rolli najfragment, jakby się dało. Wiecie, żebym to zrobił. Wy dobrze wiecie, że ja bym to zrobił. Dobra, idealnie. Oj! Myślałem, że to będzie dobry unik. Dobra, chyba najtrudniejsze pomieszczenie za mną. A może nie? Dobra, dawaj. Teraz szybciutko. I teraz wracamy tutaj chyba jeszcze chwilę. Fajzer! Oj, taka droga się zrobiła, tak? Dobra, walcz to... Tylko grosza. Oj, oj. Dobra, super wyszło. Nie da się wpaść do tej lawy, nie da się.
Dobra, jest cały nożyk. Tylko teraz jedyne, co by mi się przydało, to dużo życia. Dużo życia. Wszystko inne jest całkiem cacy. Jezu, nie wiem, który jestem ja. Dobra, już widzę siebie. Jestem taki mało, że siebie nie zauważyłem na początek. O, co? Co to jest? Czemu nagle stawy mu tak pękły? Normalnie to trochę inaczej działał ten mobek. Ej, serio? To jest inny jakiś rodzaj tego mobka. Bo wcześniej zostawiał coś ze sobą. Nie chcę Maru Harta. Dog food, może być. Naprawdę. Nie szkodzi. A, ja jeszcze tutaj 2 HP tracę. Czy Katoid może grać w Isaaca? Jeszcze jak? Jeszcze jak? Witam, nownik. Stawy pękają. No pękają, ale jak brutalnie. Totalnie brutalnie. O, czekajcie. Czemu mam same piętra i cel? Dosłownie 3 piętra i cel. A, zobaczę, czy może... Czarne serduszko, please. Nie jesteś czarnym serduszkiem. Okej. Nice. A ja sobie to wysadzę i co? Nice. Ojejku. Myślałem, że tacy ludzie to takie memy są, że to tak się żartuje z tego, ale tak naprawdę się nie dzieje. No nie wiem, no grubo. Co mogę powiedzieć? Coś tak przykład twojej przyjaciółki oczywiście, Weronika. Soczek Jezuska, dużo tu jest. Zobrazek z Bozią. A to jest w sumie ciekawe, że gra ma jako bossa szatana i mega szatana, ale na przykład nie ma boga i mega boga. Co to ma znaczyć? Jak mam to rozumieć? Zamrożone, ulala. Chciałbym kupić, ale sam... ale sama nie wiem. Ja realnie bardzo polecam Isaaca. Isaac to jest rozrywka na wiele, wiele godzin. No, ma trochę mroczny klimat, okej. Okay. Ale no, błagam, słuchajcie. Giereczki no, giereczki. Tak to działa. O, gulp działa teraz tak? Nice. Okej, okay. Oh yeah. To są wredniachy. Rainbow Baby albo to coś losowe. D100. Chwila, D100 chyba roluje wszystko, co? Nie, nie mam jaj. Nie mam jaj, od razu zapowiadam. The Infinity jest, the 100. Each item you currently own. A bo to jest D4, D6 i D20. Było dzisiaj DBD. Jutro też będzie DBD. Oj, naprawdę w to wszedłem. Co to jest 6-9? Co to jest 6-9? Kancer! O! Biorę. Mnie też to zaskoczyło, że to nie są ryby. Wyglądały trochę jak ryby. Interesting. Najbardziej OP combo. Isaac Heart i nie wiem i... Nie wiem, nawet nie umiem połączyć. Isaac Heart, to już było wystarczająco mocne combo. Nature Church, o ile się nie mylę, ładuje mi ładunek mojego itema na bossa. O ile się nie mylę, oczywiście. To wygląda trochę jak takie szczypce. Raczej szczypce. Szczypce? Dobra, dawać mi jakiś OP item. Dobra, ryzykujemy. What's in the box? What's in the box? What's in the fucking box? Witam, Domczak. Źle balansu dźwięku, a co przez to rozumiesz? Rozwiń, w sensie nie wiem, coś źle słychać? Za głośno, za cicho?
Oj, oj, oj. Dobra, jest stabilnie. Och, kurna, to że po co mi tyle ładowanka, co? Słyszę głośniej w lewej słuchawce. Ktoś jeszcze ma podobny problem? Bo wydaje mi się, że balans powinien być dobrze. Zawsze jest ten sam ustawiony. Nigdy nie było problemu. Wiesz co, gra to na pewno wciąga, ale... A, to też nie jest taka gra... Na pewno się trochę lepiej gra niż ogląda. Chociaż ogląda też się spoko bardzo. Tylko na moim streamie. Ale mi brzmi dobrze. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, wiesz Tomczak? Naprawdę, nie mam za bardzo nawet co zmienić, bo po prostu... Zawsze tylko prawo, okej. Okej. Nice. Jakby ktoś jeszcze to zgłosił, to bym nawet sprawdził jakoś bardziej, a tak to mi się wydaje, że jest wszystko dobrze, w sensie, no... Cały czas lecę całe życie na tych samych ustawieniach, nie? Ale Twitch ostatnio desynchronizuje dźwięk z obrazem, co się zdarzało. Twitch ogólnie ma wylewę, więc popróbowałbym podświeżyć trochę. A jeżeli cały czas tak jest, to nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, ewentualnie może jakąś inną przeglądarkę? Przypomniałem, kocham drugą grę. O, Nerinka wciągnięta w Monster Huntera. Wiesz co, wybacz Tomczek, ale po prostu nawet nie będę ci za bardzo pomóc, bo naprawdę, to jest ustawienie, którego akurat dźwięku, balansu dźwięku nigdy nie dotykałem. To jest opcja, która jest całe życie tak samo ustawiona. Dosłownie, tak całe życie. Nie była zmieniona nawet raz na 5 sekund. I nigdy nikt nie narzekał, dlatego podejrzewam... prawie, że całą pewnością, że to jest po prostu kwestia Twitcha. Film był słaby, Monster Huntera, bo w ogóle on średnio nawiązywał do gierki. Lewa słuchawka głośno, prawa cicho. Dziwne. Jakby to jeszcze nie było tylko u mnie, to bym pomyślał, że może nie wiem, że... Że to coś jest z twoimi słuchawkami, ale tarto nie mam pojęcia. To jest słabe. Danger. Jak to się nazywa? Hairpin. Znaczy wybacz, po prostu stary, ale... Tak, no, w pełni ładuję mój item przed walką z bossem. Ale nie wiem, co na to poradzić. Okej, to było całkiem smooth. Strasznie dużo ryzykuję, ale... O, ale oczywiście. Ja nie widzę, którym jestem, jestem już tak mało, że nie widzę, którym jestem ja. Oj, to są te takie pierdziawy, co? Wow, to strasznie długo żyło. Strasznie długo. Nie, słuchajcie, to absolutnie nie jest kwestia, to jest, mówię... Ostatnio siedziałem u kogoś na streamie i ktoś bardzo mocno się wykrucał, że słuchaj, stary, desynchro masz kamerki, to ogromne. No i było też sprawdzanie i tak dalej, ale wszyscy poza tą jedną osobą mówili, że jest wszystko ok. No i po prostu z tego co słyszałem, to jest teraz jest Twitchem. Twitch ogólnie ma ci takie swoje wewnętrzne wylewy. Zresztą, słuchajcie, czy to nas zaskakuje? A Acid Baby w ogóle teraz chyba pierdzi podczas używania pilsów. Znaczy, mi się wydaje, że to jest kwestia tylko i wyłącznie Twitcha. Muszę się prawi. No, mam nadzieję, bo to jest takie głupie, że osoby jeszcze... To jest stresujące, jest, bo nie wiadomo, czy to coś się komuś psuje, czy to streamer jest jakiś nie za bardzo. Ale no mówię, ja bardzo jestem przekonany, że to jest wina Twitcha w tym wypadku. Ale to jest actually kinda smart. Boże. No śmiechłem, no. Co dużo mówić. Nie no, myślałem, że mam więcej bomb i myślałem, że mi wypadnie coś, ale nie wypadło. A? Gazol wybuch. Oj.
jak ja wiem, gdzie jestem, w sensie, ja mam a, czekajcie, nie, no mapy widać przecież. A, że gdzie jestem jako ludzik, to inna sprawa. Czekajcie, jedno mnie zastanawia. Okej, to zjada to. Teoretycznie mam bardzo dużo serduszek tutaj. Mógłbym zaryzykować, co? Black powder? To chyba takie... można kółka rysować. Nie chcę tego. Ja nie lubię tego itema. On jest dobry? Ja go nie lubię. Eternal life? O! Border tearsy. To jest dobre. Tylko, czy to będzie działało z kostkami? Czy to będzie tak działało? No, muszę zobaczyć na bossie, bo chyba żadne... No nie mam innego pomieszczenia. Boże, to jest... Trzecie piętro XL, bez kitu. Bez kitu, trzecie piętro XL. Mogę jeszcze ewentualnie wstąpić tutaj. I powysadzać sobie nawet to? Nie chcę mi się za bardzo grać. Ewentualnie tutaj mógłbym zaryzykować i zagrać. Speed up. Nic nie widzę. Shot speed down. Okej. Spadaj mały. No strasznie na tym powiedział. No, właśnie. No dawać jedną bombę, chociaż muszę odzyskać. Boże, cały czas wybieram to środkowe, ja coś czuję, że to jest skram jakiś. Dwa szczęścia, by the way. Kurwa, ale zaraz przysięgam, znajdę bombę i ci wysadzę. Ja wiem, że to nie ma znaczenia, ale już zacząłem podejrzewać, że może mieć znaczenie. Dajże mi... O, ty gnoju skończony. Zaraz, idę po bombę. Idę po bombę, jesteś u pani. Ten nie ma jeszcze bomby, idźcie. O. Zregenerowałem się czymś? Chuj ci w dupę the game. Normalnie, nie? Tu jest bomba. Kurwa kusi. Nie idę po to. Wiem, gdzie będzie bomba. Bomba będzie w sklepie. Pierdziele, zaraz jeszcze potracę życie przez tą swoją vendettę osobistą, ale to mogę jeszcze wziąć. I tu? Dobra. Idziemy wyjaśniać typa. Idziemy wyjaśniać typa. Specjalnie kupiłem tą bombę i specjalnie to wszystko się stało dla tej jednej chwili. Czekałem na to 21 lat. Jest git. Jest git. Ja nie żałuję niczego. Ninja i Pokimane. Ja dzisiaj się dowiedziałem, że Pokimane nazywa się Imane. W sensie ma na imię Imane. W sensie, nie wiem, tak przynajmniej widziałem w jakimś artykule. Imane, Pokimane, ktoś tam. Dla mnie to jest szok. A czy ktoś wie, z jakiego to jest, z jakiej kultury to jest... O nie. Oj, to jest przewalony potworek. Coś wie, z jakiej kultury jest to imię? To jest jakieś, nie wiem... To jest jakieś charakterystyczne imię dla jakiejś kultury, czy niezbyt? Bo w sumie, w sensie nigdy nie słyszałem takiego imienia, jestem... turbo zaciekawiony. Ej, Border Tearsy się zrobiły, rzeczywiście się robią, patrzcie. Widzicie, że te... kostki się wkręciły? Nice, to była dobra walka. No oczywiście, że biorę HP upa i damage upa. 037. Z Maroka. Co zabrzmiało poważnie? Mówią, powiadają. Bardziej opiewają jej osiągnięcia w karczmach. Oj, ale to, że to teraz puszcza Brimstone'a, to jest taka dziadowa taktyka. Szczególnie, że to jest czerwona wersja matki. Czemu ona puszcza Brimstone'a? O co tutaj chodzi? Siema. Straciłem bardzo dużo życia na tej walce. Nie chciałbym stracić za dużo więcej.
A nie, to nie jest czerwona wersja matki chyba. O, słuchajcie, sorry, ale kot przyszedł i strollował od razu. Dobra, idziemy tędy. F, F dla kota. A to od razu serce, fuck, zapomniałem o tym. I tego jittera teraz chyba nie użyję, szczerze powiedziawszy. Trochę się cykam. Ale jestem mały, to może te... Może wstanę tutaj, to nic mi się nie stanie po prostu. Chyba już, dobra, zaraz, zaraz. Wait a moment. Easy. No nie, mnie nie ryzykował jittera używanie tutaj, bo to się skończy tak, że... Ojej. Ej, słyszysz ten dźwięk? No to nie był jego dźwięk. To co to był dźwięk? Czy nim się zasłonić? Ej, wiecie, że nie myślałem o tym? Realnie o tym nie myślałem. Dobra, idę stąd. Dobra, działa, działa. Słuchajcie, wybaczcie, ale kot trochę. Dobra, noś. A czemu mi podwójne pito wypada? Może tu wejść? Mogę. O mój Boże! Jestem bogaty. To ja po napisaniu sobie niku osoby z czatu na ręce. Okej, noś. Dobra, słuchajcie, jesteśmy znowu tak blisko tej wieczopomnej chwili. Czemu jesteś twardy? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo! Słyszę te głosy majora. Jest ze mną źle. To jest to żółty tatuaż? O cholera. Czuć pen? Co proszę? Przyciskający penis? Jest coś takiego. Tears have a chance to slow enemies. Zajebiste. Zajebiste. Mam odparty. Co to jest za dźwięk? Ej, to jest jedno dźwięk. Co robiłem na streamach oprócz DBD i The Binding? Wiesz co, właściwie wszystko. Teraz po prostu DBD robię przepustkę sobie. A The Binding wyszło DLC, tyle to sobie wróciłem do The Binding. Tak to w The Binding gram ostatnio na streamie jest dobry rok temu. A gramy sobie w horrory, gramy w gierki czytane, gramy w przygodówki. Jest tego naprawdę dużo. Ciężko by było się zamykać w jakiejś konkretnej ramie. Użyć tego jittera? A co, nie będę miał tej szansy? Mam szansę, może samo się trafi, co? Może samo się trafi, to szkoda marnować. Okej, kaski dużo jest bardzo. O, jak fajnie by było nie stracić tej życia dodatkowego. Byłoby po prostu cudownie. A czemu miałem podnieść to niebieskiego serduszka? Okej, tamto zostało zamrożone. A mogę. Czy on pluje, ten robak? To są inne robaki. Half down, zajebiste, biorę. Pay to win byłby spoko, gdybyśmy mieli jeszcze sklep, a sklep już nie mamy. Oj, nie lubię takich pomieszczeń, bardzo. Oj, bardzo nie lubię takich pomieszczeń. Ale nie, dobra, to jest leci bardzo metodycznie. Patrzcie, to ziomka turla. O nie, kocie, proszę cię, kocie, no, czekajcie. Kocie, idź sobie. Idź, trolu mały. Parówo, denta. No nie, no zwala wszystko, kot. Chodźcie, proszę cię, idź sobie. Idź albo chodź do mnie, się przytulić. Pick one. Kicia, to jest kicia, ja wam powiem, że to jest taka kicia. Jeszcze mi te słuchawki nie domagają już prawie całkowicie. Oj, chyba już umarły na zawsze.
Lecie? O! Dobra, już leci. Chodźcie, chodź do mnie, chodź, chodź Lilka, chodź Liluś, chodź. Lecie? Muszę trota jakoś tak... Stoi poza moim zasięgiem, ale w zasięgu Dristina, co mnie trochę martwi. Ogólnie. Chodź. Chodź. No chodź. Chodź. No chodź, wydłubo. No nie do Dristin, tylko chodź do mnie, chodź do mnie. Chodź do mnie, wydłubeczko. Ale jesteś wredna, wiesz? O, ty trolują. Co? Olane, całkowicie. Słuchajcie, prawie słuchaweczki przynajmniej. Nie, ale serio. Będę musiał kupić te słuchawki. Także, słuchajcie, cel nieustawiony jeszcze, ale będziemy zbierać na słuchawki w najbliższym czasie, chyba. Bo słuchawki to ważna rzecz. O, czekajcie. Tymczasowo kamerka, bo zaraz plot powie swoje cztery zdania. Dorzuci i będzie tyle. Tyle z tego. Oj, oj, oj. No, słucham? Co to był za speedhack? Co to był za speedhack? O, ale niebieskie serduszka zaczęły lecieć. Co tu się dzieje? Pogerino jakieś się zrobiło. Ej, dużo fajnych efektów zacząłem naprawiać tymi łzami. O, o. Lucky Foot. To jest bezpieczny pick, ale czy chcemy zaryzykować jeszcze? Nie, w sumie nie chcę, bo ja wywołuję ci efekty konkretne. A mnie placenta wtedy uleczyła chyba. O, ale tutaj to się zbezczeszcza pieniężnie. Powiedział Bobr wchodząc do sklepu z słuchawkami. Dobra, siedzimy tu. Manipul power, o tak. Cztery, jeszcze dwa. Jeszcze jedno. You will die. O, dobra, dziękuję. Co to jest? To mnie interesuje. Magician, okej, okay, a to? Hierophant, o Jezu. Dobra, to w takim wypadku robimy inny plan. Używamy Jokera. Goathead. No, wydaje mi się, że Goathead aktualnie mi już nie ratuje. Bo ja już nie będę miał za bardzo dili. Dobra, to dla ciebie malutki. Straszyłem. Kocie! Na karton do wysyłki kotów z powrotem do schroniska, skoro takie wredne mędy są. Jedna jest wredna. Jedna jest turbo wredna. A druga jest taka kochana, tylko że... Widzę, no to... Czasami wredna, no. To jest właśnie to. Nie ma co Goatheada brać, też mi się tak wydaje. Rolujemy. To są fałszywe pigułki, to jest słabe. To daje evil upa, no niestety. Trudno. Nie szkodzi, może jeszcze tam wyjdziemy. Tutaj biorę z kolei Hierophanta. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Gdzie dobre podejście jeszcze nie było. Please, make it happen. Make it happen. Tak, to było false PhD. To jest słabe chyba, w sensie to daje evil upa, ale poza tym daje gorsze pilsy. Więc szkoda mi za to HP marnować. Nie, podejście jest naprawdę niezłe. Myślę, że kwestią jest skilla tylko, czy je wygram, czy nie. Ewentualnie kotów przeszkadzających, żebym miał na co zwalić ewentualnie, okej? Okay? Samson Lock. Nie, chyba wolę efekt slowowania ewentualny. Żeby mieć tą bezpieczną strefę, gdzie ewentualnie mógłbym poslowować sobie. Czy ja mogę się przebić przez to? O, długie. Lock up! Super, naprawdę mam coraz większą szansę na tirsy jakieś konkretne, tylko nie wiem, które wymagały tego efektu jakiegoś konkretnego. Oj. Słuchaj, chłopcio. Wszystko zostało przekazane na policję. Twoja fryzjerka już cię sypie. Siedzi teraz na komisariacie. Makowca wpierdziela 60. No i niestety, mój drogi chłopciu. Niestety, ty jesteś kolejny. Ty jesteś kolejny. No jakbyś trafiło, zwykłe, to że już sklepów nie będę miał chyba. Oj. Szkoda, że nie zostawiłem sobie tamtego. No pewnie, ale taki suchy. Aha, to ja cię tu mam, bo ja dobrze wiem, co tam się dzieje. On tylko wygląda na faceta. O! Kocie! Słuchajcie, dramy bez kamerki teraz. Bo kot troluje, wierzę.
O nie. Dobra, easy. HP up, no jeszcze jeden by się przydał. I luck up, to już piąty. No właśnie, Burger Tearsy, a. Ej, czekajcie. Nie, nie mam nic innego grapiego. To się teraz nie opłaca, jakbym mógł jeszcze raz użyć ewentualnie, to byłoby spoko. Tak, to nie, idziemy, robimy to. Lili, weź, zostaw to, proszę cię, kocie, no. Ale czemu ty to robisz, no? Kto ci płaci? Kto ci płaci, kocie? Kto pytał? Ale czekajcie, ja mam w sumie mapkę, ja mogę iść prosto. Mam... Kocie! Ulala, poison shotsy. No chyba kusi bardziej niż slowowanie ewentualne. Bardzo wkurwia. No nie, no kocie, proszę cię! Idź sobie gdzieś. Albo chodź tutaj na górę, no ale... Boże, jak można tylko parówą dentą? Atencjuszko skrączona. Boże święty, co z tym kotem? Dosłownie na chwilę odwrócę głowę, a kot zaraz będzie pomazany mazakiem na sierści imiona swoich fanów i kurde, normalnie będą whiskasy kupywane. No przecież to jest katastrofa jakaś. Powiedział Bobru z pomalowanymi rękoma. Słuchajcie, ciężko z tym w pokoju zamykać, bo one strasznie drapią drzwi i w ogóle wszystko. W sensie, nie drapią, że jakoś tworzą szkody, tylko po prostu drapią i hałasują strasznie tym. A boimy się, że coś sobie zrobił przez to. Rzecz nie spać, no. Moja rzecz nie spała, a potem się obudziła. I już historia nie była taka piękna. Te trzy whiskasy. Ojojoj. No mocne rozdanie, co tu dużo mówić. Power pill. Dobra. Oj, takie szybkie te potwory. Nie no, kocie! Zaraz to zwalisz, parówo dęta. Idźże w tą stronę. O Jezu. Ważę 100 kilo, jestem kotem, no proszę. No kocie, idź sobie. Parówo. Ale się spojrzała w kamerkę śmiesznie. Znaczy, bo ta gra trzeba zbierać itemki i musisz dojść jak najdalej. I co? Co robisz dla memów, jestem pewien. Coś ci płaci, pewnie ten degenerat chłopcio. On zawsze opłaca wszystkich. No co, będziesz z mojego kubka piła? Z mojego kubka? Zaraz ci dmuchnę w sierść. O Jezu, tego chciałaś, co? Tego chciał kotek, o Jezu. Tak. Tego chciałaś atencjuszko mała? Drapańsko. A dzisiaj radzisz ty sam? Ale panie agencie. No i co, kocie? Kończymy streama, co? Kończymy, idziemy się bawić i drapać. Tak? Drapać idziemy kota, tak o pru. W ogóle zaczęła cię oglądać? No, dobra, pamiętajcie ludzie, że coś na Discordzie dzisiaj jest oglądanko. My zaraz będziemy kończyć streamka. Więc król szamanów będzie oglądany jako pierwszy. Polecam. No co? Wpłacamy kotowi na fundusz koci? Na słuchawki? No co, kotu nie wpłacicie? Ale jesteście. Kocie. No nie, no położyła się dosłownie na klawiaturze, nie? O, halo? Halo? Czekajcie, kot wpisał ci office? Jak ty to zrobiłaś? No to office'a nie mam. Hacker kot. Witam Hik. Witam. Słuchajcie, no ofisa mi ogarnęła. O, tu cię mam, kocisko, tu cię mam.
Pało, skończona. O tak, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. That's the spot, human. That's the spot. To co gramy, Lilka? Czy nie gramy? Jak myślisz? Już podrapane było. Kotkam. Kupiła subskrypcję dożywotnią za 2000. Niestety. Gulp. Krocie, musisz teraz uważać, bo jak zaczniesz mnie trollować w tym momencie, to sterujemy bardzo ważnego ranka. A nie możemy tego zrobić, rozumiesz? Rozumiesz, że to jest. Oj. Rzucenie kamerka, no nie, jakby teraz stała całego streamka. Byłoby piękne. Musielibyście na mój mordulec patrzeć. Kotek sobie siedzi. Zadowolony. Chillera utopia. Oj, tutaj może będzie? Nie. Oj, pokój kostkowy. Też ma nowe drzwi. Pierwszy raz widzę pokój kostkowy od zmian. Nie, no ten kot po prostu idealnie usiadł, nie? Idealnie, totalnie. Wziąłbym strefę, ale chyba wolę Hierofanta na wszelki. A, dobra, czy mogę tutaj wejść? Co to będzie? Trójeczka. A, trójeczka, czy coś zobaczy? Ja zobaczę. Patrzymy, kocie, co trójeczka daje? Kot rzeczywiście patrzy, żeby było śmieszniej. A, D3. Wszystkie pick-upy na całym piętrze. No to zajebiście. O, no i git. O, no i gicior. Gicior totalny. Pogu. Dobra, gdzie może być boss w takim wypadku? Nie ma go tutaj, no to musi być w tamtej odnodze. Na to wskazuje wszystko. Dobra. Jest, jest bossik. Ej, co one? A, bo one się leczyły jakoś. Te muchy są ohydne. Nie, krocie, musisz tutaj być. Musisz tutaj być, nie możesz teraz odchodzić. Bijemy zaraz bossa ważnego bardzo. Bijemy bardzo ważnego bossa. No more active items. No w sumie zajebiście. Jakby nie patrzeć. Szczególnie, że gdzieś zgubiłem swojego trinketa? Gdzie to zgubiłem? Ktoś widział? Nie, krocie, nie kładź się. Krocie, nie. Krocie. Kot mi leży na ręce. Słuchajcie, nie mogę ruszyć ręką, przysięgam. Ja przerzam to przez kota. Przerzam to przez kota. Dobra, jakbym miał połowę życia, to zabieram kota. Isaac. Jestem bardzo mały. Wbrew pozorom może być najgorszy setting do walki z nią. Mówię, że tak naprawdę wszystkim trafem, jakby mi patrzeć. No nie, kocie, nie tak głęboko. A! Ale fistula jakaś wypadła z rudowo ciała. No nie, no, czemu zacząłem trollować? A czemu zacząłem trollować? A czemu zacząłem trollować? Nie widzę siebie. Nie widzę, czemu ta fistula? Gin. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, teraz full focus. To ma być wygrane. Oj, oj, oj. Isaac! Kocie, czemu się na mnie tak dziwnie spojrzałeś? Oj, 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 oj. No, widzicie tą walkę na loście, by the way? Na loście będę abuzował kisiel. Będę grał na tym itemku. Oj, Isaac! Nie, kocie, nie teraz! Przegramy, przegramy, jak odeszłaś. Ja nie wiem, gdzie jest moja postać, przysięgam, dobra, widzę. Ale ile ona ma życia? Jak ja coś źle robię, ona w ogóle nie dostaje obrażeń. Mam wrażenie. Oj. Nie, to ja nie byłem ani razu jeszcze blisko zabicia tego bossa. Teraz patrzę. Ona jest gorsza od hasza na pewno. Szczególnie teraz hasz po zmianach, nie? Boże, zginiesz ty? Jezu! Czaty! Czaty! O, Jacob i Jesu, odblokowani, Midcleaver i Isaac's Awakening. Jest... o, i Seeing Double i Strange Door. O, shit. Byliście przy tym, czaty, byliście. Byliście przy tym. Co teraz? Koniec? O, to nie widzieliśmy.
Isaac, what are you drawing? Isaac, let me see it. Are you winning, son? Give it to me now. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, Mom, I just... After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! No, please! You are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. No słuchajcie, to jest smutne, Senna, a nie To The Moon, rozumiecie? To jest smutne. Ale ciary. Podgłaśnę na chwilę. Cię? Tosik. Kwaśnie, nie? Kwaśnie jest. Udało się po raz pierwszy zabić tą flądrę. A to dzięki Kotowi, kot wykierował. Zajebiście. Ściszałem? Z powrotem to też było. O kurde. Strange doors appears in the depths. O, nowy ten. Ulala. Jaki jest challenge? O Jezu, 4 challenge nowe doszły. I tutaj 2 nowe odblokowane. A jak wygląda ikonka? Ej, patrzcie, jest jeszcze jedno miejsce. Jest jeszcze jedno miejsce, moi drodzy. Oh my goodness, ale pugerino. Ale pugerino totalne. Dobra, lecimy jeszcze jedną rana, myślę, że Jacobem jestem. A to nie gra się na 2 osoby przypadkiem? Naprawdę? A da się jakoś rozdzielić? Chwila. Move, spacja, Q. Nie no. O nie! Czajcie! Nie, patrzcie, jeden ma HP tutaj przy mnie, o tu jest jedno HP, a drugi jest w tamtym rogu. O kurde, to będzie ciężkie. Już widzę, jak jeden będzie się zacinał i ginął. Ciekawe, czy jak jeden ginie, to czy obaj giną. No ale słuchajcie, wyobrażacie sobie walki tym czymś? Ciekawe, jak z itemami. Ja nie wiem, czy to nie było tak w Antiberfie, że jeden z nich tylko dostawał itema. Kontrol przytrzymaj. O, rzeczywiście. Jak kontrolem gram, to mogę ich rozdzielać. Troszeczkę. Ale tylko ten się rozdziela, ziomek. Bez cheatu. Jeden ma większe szczęście, drugi mniejsze. Dobra, to jest ciekawe. Kurwa, ale run pierwszy, nie? No taki 20-20 start, tylko że mam 2 razy większego hitboxa, to też jest takie coś za coś. I ten nasz hitbox może się rozłupać, powiedzmy. Ale ogólnie ten początek mają mocny. Dobra, i co, teraz tylko on używa? Nie użyć? Aha, te... nie no, jak się używa? Spacjo się używa tego? Ja nie wiem, którym się co używa, powiem wam.
Możesz śmiertelność sprawdzić, prawda? Jak teraz będzie słaby, to sprawdzamy śmiertelność. Jednego spróbujemy zabić i zobaczymy, co się stanie. Dobra, jest do dupy itemek. Tak, może tym sobie... R może... Nie wiem, Alt? Nie. Słyszeć opcje inne? Nie no. Nie chcę kontrolera. Nie mogę to wyłączyć, halo? Zajebiście. Widzicie, jak konsola potrafi wkurwić na tyle, jeśli się nie ma? Kurde, jak się to nazywało, Polisia? Wyklarasz może? Nie da się jakby chodzić tym czerwonym dosteczkiem. Okej, ten też ma niewidzialność. Ale dostaję tylko jedno obrażenie, a teraz, uwaga. Witam, Ice Wolf. Cruel. Pretty cruel. Not gonna lie. Nie, to będzie bardzo ciężkie wzbijanie nimi czegokolwiek. W sensie, chyba że jest jeszcze jakiś klawisz, o których ja nie wiem. A jeżeli nie, no to ja nie wiem. Uhu, ja nie wiem. Karta kredytowa, dobra. Teraz on ma to, okej. Okay. Isaac! A, tak, tak. Ja w ogóle, wiesz co, Ice Wolf dzisiaj też wyszło trochę dodatkowo, bo Neri nie streamuje. I ja się wbiłem za nią po prostu. Także... Uch. Także graliśmy w DBD i teraz gram w Ajzaczka sobie. Zmyślicie, że Esu to ten czerwony? Nie chcę chyba Blue Candle, w sensie to będzie zbyt chaotyczne takie podejście. Mógłbym kartę kredytową użyć. Słuchajcie, który jest ten lekko dziwniejszy? Patrząc na to, że... No, porównajmy ich. Który jest dziwniejszy? Esu to czerwony, okej, okay. Esau. Mhm, Esaukę. A to jest tym ja i Esu w sumie, jakby mi patrzeć. O, teraz już kompletnie pasuje. Sorry. Przejdźmy dalej. Gurlingi. Stuleja Brothers, Tabakas Brothers. Uch. No i co, Es? No dobra, teraz ten musi wziąć. Aha, ale dobra, ja nie schodzę nawet do tego podziemia na razie. Na razie idę sobie tędy. Tu wygląda, jakby jakaś odleżyna leżała za Jacobem. A to jest pewnie włosy SO. Kurde, jest tyle rzeczy do sprawdzenia. Czy na przykład wejdę do Kerstruma, to jedna osoba wchodzi? Czy obie muszą zapłacić życiem? To jest taki jakby zapasowy bank, tylko że jak on zginie, to jest trochę kiepsko. Not gonna lie. A to jest też takie podejście, że mógłbym tutaj śmiało zrobić podejście w Boss Rusha z Polyphemusem. Dojście tam nie byłoby na pewno aż takie ciężkie. Oj, oj! Dobra, Lecie. Fuck! Dwie bomby stawia! Ale dureń. Serio, miałem jedną bombę i postawiły się dwie. Teoretycznie to tak działa. Ciekawe bardzo. Słuchajcie, to podejście jeszcze niestety złe, bo mam tego Polyphemusa, ale naprawdę to będzie tak ciężka postać. Szanujmy się. Ona jest ciężka. No i powiem wam, że jak raz przyszedłem tą maskę przyklętą, zgniło, to mi się aż więcej zechciało grać. Mam ochotę jeszcze sobie poryć na streamach. Taka magia, jak coś osiągnie człowiek, to od razu mu się chce.
Dobra. Zrobię teraz taki mech. Znaczy, oczywiście już może nie dzisiaj, bo dzisiaj to zaraz animu można iść oglądać, ale jutro sobie normalnie też lecimy. Co? No, wiem. Mówiłaś. Dobra, słuchajcie, spróbujmy tu wejść, póki jeszcze mamy szansę. O, dobra, teraz ty bierz to. Ja bym jeszcze poszukał pokoju ze skarbem i poszukałbym bomby, bo tutaj mam TNT Rocka. Najzaczka, oj, polecam. Jest duża satysfakcja, czy się na tym hardzie coś w końcu przejdzie. Znaczy, coś w końcu w życiu uda. Okej, okay, nie wiem co to jest, dam to jemu. Tej pack a punch. Dobra. Nie przeczytałem, jak to się nazywa. Platinum. Ktoś zauważył, jaka była nazwa tego przedmiotu? Knockout drops. Knockout. Okej, widzę. Lecz ogień mogę puścić zamiast łzy. Okej, fajnie. To jest zwykłe pomieszczenie. Mogę zajść do sklepu ewentualnie i zobaczyć, czy jakiś fajny temer będzie. Że do sklepu jest ciężkie dojście, nie wiem, czy mi się chce. Oj, w to bawić. O Jezu. Lala. Chyba nie rozbiłem tego, co chciałem. Co to kurwa w drugą stronę, panie? Rozbiłem, co chciałem. Pogchęp, jakiś totalny. Kurde, idziemy robić się coś posraszać, coś. Ile mam czasu jeszcze? 5 minuta, trochę wolno. Rayman, bez cicu Rayman. No to tak sobie jest potrzebne mi, ale w sumie to, jak to mogę użyć? Nie za bardzo wiem, którym klawiszami cię używam. Ci użyłem i temu, który ma S-u w plecaku. A jak to zadziałało, to nie wiem do końca. Ślepak. Dobra. Jacoba trzeba też troszkę. Muszę trochę S-owi dać obrażeń dodatkowych. Aż wydaje mi się, że lepiej pakować jest w Jacoba. Z tej prostej przyczyny, że Jacoba ewentualnie możemy solo jakby. O Jezu, idealnie. Jacoba jeszcze możemy ewentualnie solo użyć. Co nie? Więc to jest. O, widzieliście, piąska poleciała. Ale śmieszne. Ej, robimy boss rusha normalnie. Okej. Stop. Dobrze to przemyślę. Tak. Ty możesz wziąć to. No, jest piedestał, to nie bierzemy. Dobra, idziemy. Pakowałem w Jacoba. Ej, bez kitu. Masz rację, tylko że ja nie wiem, czy ja bym nim nie ruszał automatycznie. Nie wiem, czy bym nie ruszał nim automatycznie. Oj, to było niebezpieczne pomieszczenie na tych dwóch. Nice. Dobra, tutaj większa szansa, że coś znajdziemy. Rozbijam to pomieszczenie i od razu idę teleporterem gdzieś, za czym ci mnie tepnie. Przy odrobinie szczęścia trafię w dobre miejsce. Oj. Ojej. Aha, bo ja teraz przytrzymałem to chwilę, wtedy mogę użyć? Ku, po prostu ku. Okej, trafiłem tutaj na dół. Ajajaj. Szansa Devil Deala zeszła, ale to nie szkodzi. Szansa Devil Deala to ja nawet nie potrzebuję. Okej, jest. A co? Ale. A dobra, nieważne, oburzyłem się niepotrzebnie. Nie mam klucza.
Potrzebuję bardzo klucza. Oj, Jezu, jakie nieprzyjemne pomieszczenia dla tej dwójki. Dobra, ja muszę zacząć dawać Jacobowi jakieś serduszka. Wygląda to ciężko. Oj, będzie. Myślę, że to będzie jedna z trudniejszych postaci. Jakie są, muszę. Trzeba będzie bardzo zachowawczy grać, dlatego chciałbym, jak mam całkiem dobre podejście, spróbować ten nieszczęsnego posrasza. Bo to dałoby mi bardzo dużo możliwości. Dobra, mam klucz, idę szybko bardzo po itemek i potem wracam od razu na bossa. 8 minut, jest bardzo dobre tempo. Dobra, to daję tak. Będą mi wypadały niebieskie serduszka, super. Ciekawe bardzo jestem tego... O nie, tylko nie gruby. Ojej, to było w sumie całkiem spoko łączenie. Aż go przesunąłem tą piąchą. Świejm MMA. One Punch Man. Saitama, czy to ty? A, dobra, tutaj biorę to na niego, absolutnie. Idziemy w dół. Siemacz Song, witam. Czy chcę? Czy... Mogę wziąć i tepnąć. Okej, no i zajebiście. Tak to się robi. Szkoda, że oni się rozdzielają. Jakby dało się ich jakoś połączyć troszkę chociaż, to byłoby dużo, dużo łatwiej. Żeby się za rączkę trzymali na przykład, to byłoby super. A Tartor gdzieś się zatnę jednym? O Jezu, za mapę wypchnąłem rękę matki. Za mapę. Ona nawet już nie za bardzo wiedziała, jak tutaj wrócić. Szkoda, ale Devil Room nawet nie jest w moich planach. Ja po prostu chcę przejść. Ajajaj. Weź Esu tankuj trochę, co? Człowieczku. Oj. Zaczyna się robić młyn. Rozwane. Jeszcze słuchawki psują. Okej, to są bardzo dobre łzy, tylko z bardzo bliska. Teraz pytanie, czy chcę... Chcę. Kurwa, ale to są obrażenia. Ten Jacob już bije po prostu jak maszyna. Fajnie, by dało się pomiędzy nimi wymijać temy, to byłoby game breaking. Dobra, tutaj tak, na pewno bym chciał na Jacoba to wziąć. I to mógłbym zaryzykować. Dobra, opłaciło się. Zajebistej temy, ale to widzicie, to szczęście pierwszego podejścia. Zaraz będzie drugie podejście, jak to przywalę. Już nie będzie tak fajnie. Oj, nie cierpię tych nowych pipów. Mini pipów. Dobra. Muszę bardziej się skupiać na Jacobie. Esu jest tutaj jako dodatek. Tak, ty bierzesz. Jako risk taker. Tu to mama, nic mnie tu nie interesuje tak na dobre. Choć kluczy to by się przydał, kurde. Aj nie, dobra. Ryzyko, niepotrzebne ryzyko. Kurde, a może jednak? Ja nie wiadomo ile czasu, samym Jacobem tutaj wejdę. Dobra. Ej, w sumie Jacobem to jest bardzo proste. Czy może nie bardzo proste, ale stosunkowo proste. A to jest pomieszczenie jakby typowo pod Jacoba zrobione. W sensie, żeby Jacob tutaj, żeby ta para bliźniaków tutaj miała ciężko. Czy bliźniaków to raczej nie są bliźniaki. Jeżeli są, to jeden jesteś taki dziwny. Ale... No, wiecie o co chodzi. Nice. Dobra, ej. Jest Depths 1. Oj, mocny boss. Fajne jest to, że podwójne bomby puszczają. Widzę potencjał w nich do bombowego builda jakiegoś. No dobra, to bez znaczenia, kto to podniesie. Raczej kto to podnosi. High Priestess. A może... Możesz ty podnieść tą kartę? A nie! Patrzcie! A nie, dobra. Coś się zbugowało. Nieważne, nie było tematu.
Jak to może użyć? No nie, nie chciałem tam przytrzymać tak długo. Shot speed down, okej. Okay. Wiem, już mniej więcej się tego używa, ale to dalej jest bardzo ciężkie. Dobra, biorę to. Dobra, teraz dojdę w 8 minut do bossa, jest zajebiście. Jeszcze przy okazji znajdując pokój ze skarbem, to byłoby w ogóle już miodnie. Słuchajcie, to musi być skupienie. Już zrobiłem Befani tego boss rusha, to jest po prostu... A co? Ej, fia, to są nowe drzwi! Widzieliście to? Ej, widzicie to? Tu są jakieś nowe drzwi. Ciekawe, jak się do nich wchodzi. To jest pewnie jeszcze jakaś nowsza strefa. Dobra, kim chcę? SM to wezmę. Na Polaroid? Ale jak ja mam tu mieć Polaroid? Jak to jest dopiero... Aha, nie no, w sumie mogę mieć, ale czy po matce da się wyjść z pokoju? Da się pewnie. Gdyby się nie dało, no to by nie było tych drzwi na Polaroid. Oj, panowie, gathering, robimy. Ktoś tu jeszcze żyje, tylko gdzie? Wow. O, dobra, biorę kart głównym. Muszę znaleźć jakąś dalszą drogę. Dobra, nic mnie tu za bardzo nie interesuje. Mogę zaraz użyć ewentualnie, oj. Mogę ewentualnie teraz spróbować użyć Q, czyli teleportu. Oj, cofnęło mnie. Cholera jasna, cofnęło mnie. Jeszcze do takiego pokoju, gdzie zaraz stracę w durny sposób jakieś żyćku. Teleporter strollował. Szkoda, bo tym teleporterem mógłbym sobie error roomy pofarmić i tak dalej. Ale nie zdążę już tego zrobić. Witam, Ardevon. Tak, był nowy ending, był boss, dzisiaj bardzo dobrze idzie i to jest nowa postać, którą odblokowaliśmy po zabiciu nowego bossa. Są dwie postacie naraz tak naprawdę, steruje się nimi naraz dwoma. Nie jest tak, że steruje czterema kombinacjami przyciskowymi. To raczej po prostu jest... Ciekawe, czy oni mają jakoś dostosowanych przeciwników, wątpię, ale to by było fajne, jakby mieli trochę... Jakby nie mogli ją przetrafić jakiegoś rodzaju przeciwnika. To byłoby po prostu miłe, no ale to jest Binding of Isaac, a nie przedszkole. W sumie trochę też przez szkole mnie patrzy. Dark Bomb! Dobra, bez znaczenia, jak to dobierze. Ile mam czasu? 5 minut. No nie wierzę. Dobra, jeden leży. Teraz po drugie serce. Dobrze! Ale gówniarstwo. Totalne. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. No to jest... Wszedłem do pokoju i mnie już wywaliło. Całkowicie. Diplopia, to mogę wziąć szybko i spierdzielam stąd. Jest boss, ludzie, jest boss. Powtarzam. Tak, idę normalną trasą. Dobra, to jest niebieska, co ona robi? Spawnuje? Boję się, że ona będzie waliła tym cholernym brimstone'em, to jest bardzo bolesne. W tej nowej matce, że ona tym brimstone'em wali. Oj. Gathering, panowie, robimy. Gathering. Ona jest spełniąca. Przede wszystkim spełniąca, bo też kopnęła parę razy. Kurde. Dobra, teraz spokojnie, kto bierze? O Jezu. Dobra, tak robimy. Wchodzę, mam czas? Mam. Wchodzę po Polaroida. Wchodzę tutaj. Oj.
Oj, to jest dobre chyba. Gift from above. Dobra, wchodzimy. O kurwa mać. Co teraz? Technologia na ESA bierzemy? Technologię na ESA? Ej, a jakbym wziął dwa itemy na raz? Myślicie, że to jest możliwe? O Jezu, muszę się napić. To jest takie dobre podejście. Da się? O kurna. Słuchajcie, zaraz próbujemy abuzować. Abuzować muszę, bo się uduszę. To jest jedynka. To jest jedynka technologia. Proszę, widzicie, mogę wziąć tak chyba tylko, nie? Inaczej tego za bardzo nie wezmę. Słuchajcie, ty byś wziął technologię, a ty byś wziął, mój drogi, to. Czekajcie. Udało się. Dobra. No nie! Nie! Panowie! Zbiórka! Zbiórka! Absolutna zbiórka! Żeby bloat się nie trafił, albo jakieś inne takie ścierwo. Oj. I żeby przypadkiem teleportera nie użyć, nie? Też będzie słaba sytuacja, bardzo. Dobra, to rozwalam pierwsze, bo to jest ścierwo spamiące. Nie wiem, co jest drugie. Oj, nie, to jest bloat! Ale pech to jest. To jest pech, a nie bloat. A czemu ja też słabo zacząłem bić nagle? Dobra, padł. No nie, no pierdolony bloat, nie? Dziękuję pięknie za rajdzik od doczu. Wybaczcie, ale teraz jest scena wielkiej walki. No, DLC do Izaka, witam serdecznie. Szlak! No i kiepsko to widzę, tą walkę, powiem wam. Wypchnąłem go totalnie. Dobra. On tutaj... Ale gnuj. Ej, Dry Baby się pojawiło, by the way. Dobra, muszę ich steamupować. No spokojnie, teraz... O nie, ale to jest dziadostwo totalne. Takie komba bossowe się trafiają. Ta gra w ogóle nie chce, żebym ja to przeszedł. Padł! Ale te bomby dużo robią. Oj mój Boże. Czemu skaczesz, gościu? Czemu skaczesz? Są karty. Bierzemy karty. Lovers. Jak HP? HP dobrze. U obu panów. Nawet. Kurwa. Ale błędy robię. Co? Jak to zadziała? Dobra, jeszcze ty bierz jedno. Dzielcie się, panowie. Jesteście braćmi. Taki brać się nie traci. Ajajaj. Ależ bombę dostał. O Jezu Chryste, jak ja to unikam? Jak to się używa? Dobra, to chyba nie miało za bardzo sensu. To był taki tak zwany Da Papega move. Zginiesz ty w końcu. Brachu. On kontruje moje... Oj, rozbili się panowie. Szyk. Jak w wojsku. On kiedyś... O, właśnie kiedyś udało się w te kolce wbić, chciałem powiedzieć. No i wbiłem. Dobra, to jest spoko, bo osir drugi. Kto tu jeszcze jest? A kto pytał? Gówno jest. Jest gówno kurdziane. Jest kiepsko. Oj, dobra, spokojnie. Byleby go rozbić, zanim on się wyklaczy z tych kukuryc z siebie. Dobra, dawaj. Nie! Panowie, nie rozdzielajcie się, piska. O nie, czekajcie, bo kupy zostały z poprzedniego. A ja teraz zdałem sobie sprawę, jak ja blisko byłem użycia teleportera. Kiedy ja próbowałem tego chariota aktywować.
Ja już nie dotykam tych kart, chociażby nie wiem co, jeszcze nie, nie mam pewności, jak się steruje tymi postaciami, nie? Kompletnie. Oj. No nie, no, zaczęło iść bardzo kiepsko. Muszą oni się skupić, oni nie mogą być oddzieleni od siebie. Dobra, teraz, dawać. Dobrze, Necronomicon. Efekt Necronomicon. Wow! Taki efekt się jeszcze załadował, zajebiście. Dobra, to jest hollow. A drugi, o nie, Dunlink ten. Dobra, bijemy go z bliska. Czyli jest zmęczony. Dobrze, jest bardzo stabilnie. O, wyrównać. Dobra, jest dwóch całkiem spoko bossów. Chyba te najgorsze kombinacje już są za nami, tak mi się wydaje. Znaczy są jeszcze, jeszcze jest parę takich, które by mogły nam napsuć trochę krwi. O Jezu! Ojej! No najgorzej, że ja straciłem na tym życie jeszcze. Jak życie braci? Bracia jeszcze się trzymają. Bracia Jäger. Dobra, gdzie jest? Tutaj jest. Dobra, to jest spoko. To drugie też jest spoko w miarę. Ale przydałoby się to rozwalić, zanim to naspał mi tych główek dużo. Dobrze, leży. Dzieciaczek wkurzony. Okej, to jest trochę gorszy rodzaj poprzedni. Okej, wow! Ej, naprawdę, ja w to wierzę. Ej, patrzcie jak glut został napompowany. Widzicie jaki ma brzuchol? Ten na koniu zielony, znaczy teraz bardziej biały. Bo spowolniony mocno. Dobra, Necronomicron się jeszcze aktywował. Oj, teraz szybko trzeba zgasić. Dobra, leży, zajebiście. Robal jakiś? Nie, ten gówniak. Jest spoko, on jest do ogarnięcia. On jest do ogrania całkowicie. Dobra, oba są spoko, bossy, oba są naprawdę spoko. O nie, bracie się rozdzielili. Dobra. Oj. O nie, tego grubasa trzeba szybko skasować. Coś tu jest nie tak. Coś nad nami coś puszcza, jakieś cholerstwo. To jest ten duszek chyba drugi. Dobrze, leży grube. Tak, to jest to. To jest Hound chyba. Chubby Bunny. O! I robak. Robaka przydałoby się zgasić, bo on ma bardzo mało życia, a on może mi laserem strasznie porobić. Oba te robaki. Dobra, leży. Jezu, my to chyba zrobimy. Nie! Jakieś poczwarki się wykluły. Dobra. Dawajcie, ile tych bossów jeszcze będzie, no? Jest Gish i co? I Gardi. Gardi zwykły jest spoko, Gish też jest w sumie spoko. Tylko trzeba bardzo ostrożnie grać, bo to nic złego się mi nie stanie. I tak długo będę po prostu myślał i unikał. Dobra, dam S-owi to. Serduszko się pojawiło. Jestem bardzo zabójczy z bliska, nie? Ja muszę podchodzić, to jest lipa trochę. O Jezu, patrzcie jaki ten jest tankowaty gnojek. Dobra, Necronomicon bardzo ładnie strzeli całe pięterko. Słuchajcie, jakieś epokowe dzieje się dzieją na tym streamie. To jest jeszcze spełniący, żeby było śmieszniej. To jest spełniący, jest idealnie wręcz. Idealnie. Koniec? Jeszcze jedna fala chyba będzie. Jest! Rock bottom. Oj, dziękuję ślicznie jeszcze raz Doczu za radzika. Widzę, że tu już uciekłaś, ale bardzo dziękuję. Wybaczcie, że tak chaotycznie was przywitałem, ale po prostu był środek bardzo ważnej walki.
Może mieć Polaroid i negatyw. Rzeczywiście, rzeczywiście. Ja nie wziąłem, wziąłem tylko Polaroid. O, ale pogu. Witam, Delavia. Dobra. Co ja bym chciał? No, nieważne, kogo wezmę te bombki. Czy ob... Ulala. Delavia, drugi miesiąc. Dziękuję ślicznie za subika. I dobijamy tym samym cel. Słuchajcie. 12... Pepe jam. Pepe jam. Jam Pepe. 12 ha coraz bliżej, prawda? Oj, dobra. 30. No i co? Kolejny schoder to 40 tak naprawdę. Do setki lecimy. Do odcinek tak zwany. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Dobra, masz coś dla mnie do wyplucia? Mój drugi koleżko. Isaac only streamerem? Słuchajcie, to jest plan. Nie no, ale to jest to, co się dzisiaj stało. Zabicie tej matki po raz pierwszy i zrobienie boss rusha było turbo satysfakcjonujące. Naprawdę, turbo satysfakcjonujące. Piękne. Przecudowne. Okej, mam tutaj dużo... Czy ja bym chciał... Oj. Oj, 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 oj. Monstra. Monstra 2. Dwa monstra 1. Uwielbiam tą piąskę, to jest tak śmieszny item. Słuchajcie, jak z czasem? O nie, nie zdążymy w życiu. Nie zdążymy na hasza, chyba że bardzo szybko byśmy znaleźli bossy. Ale nawet nie się śpieszył chyba. Hasza kiedy indziej. Teraz spróbujemy zrobić Blue Baby. Nie Blue Baby. Isaaca? A może i Blue Baby? O, bardzo fajnie, Garto, bardzo fajnie. My w sumie bardzo poczyniliśmy progres nową postacią. Tylko on ma te bomby, okej. Okay, to jest warte uwagi. Tutaj wrócimy, jak będziemy mieli dwa klucze. To jest wkurzony wieśniak. Ja właśnie trochę łaziłem już po tych nowych piętrach i są bardzo, bardzo fajne. W sensie klimacik jest sztos. Ale też mają już parę przeciwników, których nie cierpię z całego serduszka. Isaaca i Blue Baby, o właśnie. To jak to będzie unikanie Isaaca wyglądało? Jak ja mam ich dwóch Rowganów. Jak ja jednym nie za bardzo umiem unikać, a co dopiero dwoma. Dobra, jest zgniłe serduszko, możemy je dać Jacobowi. Możecie się zgrupować, panowie? Dobra. Wracam od razu po jedną skrzynkę. Nie śpieszymy się już. Już pośpiech za nami. Tak. O Jezu, tak. Yes. Yes, please. O, dobra, tak. Ale naprawdę byłem tak blisko. Dobrze, że się to udało. Patrzcie, jak te itemki są przydzielone. Są dwie kolumny. Tutaj jest kolumna Jacoba, a tutaj Esa nade mną. Oj, niefortunnie. Oj. Dry Baby tutaj tankuje. Oj, no nie wierzę, że nagle tracę tyle życia na tym piętrze. O nie, o to mi chodziło. Okej, to oba to są karty? Okej, tak to działa. Mogę to zabić w końcu? Dobra. Ale te piąski wlatują teraz nagle. Mi się podobało. Podobało mi się to zakończenie. Bardzo fajne było. Coś, sam fakt, że dublaż nas zaskoczył, to było... No... bardzo zaskakujące. Kompletnie się nie spodziewałem w Isaacu dublaża. Takiego dublaża. Wiadomo, że był ten jakby głos z niebios, który czytał wszystko. Ale tak poza tym, no to wow. Zajebiste podejście. Obyter dalej. Witam cię, słodkie płyny, witam Grecio. Item, który... Ten Rock Bottom? Widziałem, jak to się nazywa, jeszcze nie wiem, co to robi zupełnie.
Oj, koleżko, ale sobie wypiłeś bombeczki. Dobra, czy mogę mieć dwa trinkety? Mogę. No mam dwie postacie, no to powinno być wręcz oczywiste, że mam dwa trinkety. Prawdopodobnie to nie jest. Też myślę, że to nie jest. Ja myślę, że będzie jeszcze ci boss. Jeszcze mocniejszy niż zgniła matka. Znaczy mocniejszy, jeszcze po prostu inny. Oj. Nice. Bardzo mam dobre podejście, bardzo kontrolne. Dużo mi wypada serduszek, wszystkiego. Jest dobrze. Naprawdę, jakbym się postarał, to myślę, że mógłbym Blue Baby zabić w tym podejściu. A to ostatnia dzisiaj, przypominam. Słuchajcie, jutro kontynuujemy passę. Zobaczę jeszcze o której. Zobaczę, czy w ogóle będzie, ale raczej odpalę jutro się. Oj, oj, dużo serduszek. Pamiętam, ale nie poszedłem. A tam jest pewnie true ending, co? Nie poszedłem, wiecie co? Ja nawet nie chciałem ryzykować. Dobra, możemy wchodzić. Tam jest pewnie true ending, rzeczywiście. To miałby absolutny sens. On nie cierpi tego bossa, przez to, że tylko odbyt ma wrażliwy. O! Ale dostał. Z piąchy. Ej, ale teraz trochę łatwiej trafić ten odbyt. Imo. Oj, to jest wybuchowe. Nie wiedziałem. Zgniła kapka. Dam S-owi. Zmagający się stał bardzo unfair. No, jest bardzo, bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko. Ale czy to właśnie, no nie wiem, czy takie do końca unfair, ale na pewno jest dużo ciężej. Porównując z tym, co było, no to jest wow. O. Half up. Że przytrzymuje, to mi też wyrzuca trinkety, co głupie. Oj. Nice. Nie udałoby mi się tam. Aż tak ciężko. No to powiem wam, że ta matka była dla mnie ciężka, zgniła. Jeżeli jest coś cięższego, to nie wiem, jak to przejdę. Na ten moment. Dostałem obrażenia? Od kupy? Oj. Shiny Rock chyba mi się nie przyda mimo wszystko. No, na Wajzaku trochę dziwnie jest zrobione to, że po jakimś czasie, jak się już ma dużo pulej temów, to tak naprawdę im więcej temów, tym gorzej, mam wrażenie. Ale no wiadomo, no to jest taka trudność, odblokowujecie kolejne itemy. Jest, tak jest. Czwachu, ominąłeś bicie matki i boss rusha nowymi postaciami. Nie wiem, kiedy poszedłeś, może tak, ale raczej ominąłeś. Raczej ominąłeś. Wymagające, ale nie za trudne. Nie wiem, dla mnie najtrudniejszym bossem chyba Wajzaku nie jest żaden końcowy boss. Czy Delirium jest po prostu był niesprawiedliwy, teraz jest trochę poprawiony, wydaje mi się. Uch, dziwny pokój. Ominąłeś bicie matki, patrzę streamy. Ej, patrzcie, jak mi wciąga ich. O, Czwachu, to polecam sobie jakoś obejrzeć. Bo fajna była bardzo walka. W sensie taka emocjonująca. I zakończenie było cudowne. Więc polecam sobie, nie wiem, czy ktoś shotował, ale polecam sobie odrać we własnym zakresie. Are you a wizard? Dużo HP, potrzebuję na ostatniego bossa. Okej. No nie wiem, a ty jak takim losem na ostatniego bossa się nie przychodziło? Kurde, strasznie wyzywający ten Isaac. Strasznie. A już myślałem, że wcześniej były wyzwania, a teraz to wydaje się być jeszcze trudniejsze. Jakimś cudem cholernym. Dobra. Oj. Kurzył się. Ale fajnie się wkurza ten mobek. Dry baby. Dobra, żyj to. Dobrze, że Dark Boom się trafił. Dark Boom jest super.
tą stronę poszedłem, więc zaraz używam HTPK. Oj! No dobra, może to nie jeść. Dobra, już wiem jak się używa. Q to jest aktywny itemek. Chwila, właśnie. Nie, Q to jest aktywny itemek S-a. Spacja to jest aktywny itemek Jacoba. Control plus spacja to jest pigułka Jacoba, a Control plus Q to jest pigułka S-a. O nie, kwachuj, to był normal. Współczuję. Oj, oj, oj. Huknęło, niestety. Albo niestety. Nie powinienem na takim pokroju tracić HP. O, dobra, dzięki. Dobra, 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 kogo? Jacobowi chcę dać to serduszko. Nie, ja też, według mnie też się nie opłaca, w sensie i tak, żeby coś odblokować, trzeba być na hardzie, więc można się pouczyć na normalu Isaaca, ale dla mnie granie na hardzie po prostu jest opłacalniejsze, jeżeli jest takie słowo, bardziej opłacalne. Skrócimy raz, okej. Oj no. Come on, tak dobrze szło. Dla S daje, S-owi, sorry. O Jezu, ale paskudne mopki dla takiego bossa. Dobra, nie było też źle. Double baby! Unlocked. Dobra. Ty bierzesz to. O nie, no dobrze, dobrze poszło. O Jezu. Jakie zło. Nie! Oj, dobrze, że jeden może wyjść. Dobra, idziemy do katedry oczywiście. Tak, tak. Właśnie, trzeba mi tu trwałą obtoczkę. No, ja miałem dzisiaj bardzo podobną ranę, jak próbowałem na innym koncie odblokować Lazarusa. Nie Lazarusa, tylko Befani. Dosłownie, no, doszedłem tam do serca, ale cały czas podstawowy damage. Jedyne co, to miałem, coś tam miałem, co mi troszkę pomagało dojść tak daleko, ale to było, są takie wolne i nieprzyjemne rany. O, rany. On już powinien padać. Ile on ma życia? Przepraszam bardzo, no, właśnie. Dobra, dawaj serca. O, no nie, ty zdrajco mały. Ty mały zdrajco. Dobra, tu nic ciekawego. Oj, ale paskudny pokój. Nie no, dobra, nie jest aż taki zły, ale jest, no, nieprzyjemny. Nie podoba mi się ilość mojego życia. Wydaje mi się, że to może być troll. Oj, a czemu tak mocno bije? Znaczy, czemu to jest takie wytrzymałe? Przepraszam bardzo, dobra. Bijemy się? Bijemy się, nie ma co zwlekać. Ewentualnie może sprawić to wysadzić, może coś wypadnie z daleka? Chyba tarcza nie działa. Ale ten będzie mógł mi dać serduszkę, dawaj. Fajnie, by rzucił po drugiej stronie, ale bym się zaśmiał. Mhm. A nie mówisz, kwachu, o Epic Fetusie?
A chyba, że to był taki spoiler ogólnie, bo Tartaria Perpetus był. Oj, nożyk i Brimstone, słyszałem już o tym połączeniu, właśnie Weronika pisała. Monster Manual i BFani w Run. A co, ona może wtedy cały czas spamić, tak? Nowy item z Repentance? Co ty dajesz? Słuchajcie. Ku, spacja od razu. O, no i jak ja mam tego unikać, kurwa? Dobra, wiecie co? Ja, trudno, jakoś Blue Baby pokonamy. Aha! Tylko jeden ma! O Jezu Chryste! Myślałem, że Aldis na obu wejdzie. No, niespodzianka, co? Zmieszczą się oni tutaj w tym jednym prącie? Dobra, on będzie... Dry Baby będzie cały czas triggerowany. Jezu! Jeszcze mi... Co chwilę dźwięk się urywa w jednej słuchawce, zaraz oszaleję, przysięgam. O nie! On ma jeden HP, jestem w dupce. Jezu! To jeszcze nie koniec. Teraz koniec, koniec, koniec! Uch! The Stairway dostałem, coś takiego. Siema Raskiewicz. A dzisiaj 6? Aha, czyli pewnie był za mocny. No dzisiaj był patchert, wiecie? Dobra, po kolei sobie otwieram. Sak. Eden's Blessing. Kolejny run będzie dobry. Oj, przy okazji wyrzuciłem wszystko. Dobra. Ty możesz wziąć to. Ty teoretycznie możesz wziąć to. A ty możesz wziąć to. To możesz wziąć to. Drabina z rzutnika, o nie! Przeciwnicy aktualnie nie mają żadnych szans. Słuchajcie, i żeby użyć, muszę użyć Q, prawda? Nie. Q to było nie to. Nie, czekajcie, czy tam mogę użyć? Spacja, po prostu spacja. Uczę się jeszcze i tempów. O nie, czemu się rozdzieliście, panowie? Czemu nie widzę, ile mam życia? Czemu akurat ta klątwa musiałeś trafić? Bredna. Szukam klucza, no kurde, ba. Tutaj, ty bierz to. Muszę się dzielić po prostu. Hermit, nie wiem, to mnie chyba tapnie w losowe miejsce. Oj, niefajne to losowe miejsce. Oj, niefajne bardzo. Co mi bije, dobra, widzę, co mi bije. Dobra, dawaj, więcej potrzebujemy tego, produkuj. Stary, produkuj. Empress. No spoko, ale to nie jest jeszcze to. O kurde, ale pomieszczonko. Proszę, Jacob, dostaję obrażenia, bo jestem pewien, że on ma mniej trochę życia od brata. Jestem prawie... No nie, no jestem tego pewien po prostu. Mogłem wziąć w sumie, mogłem. Dobra, wziąłem dwie, tylko... A dobra, Jacobem wziąłem, jest super. Racja, ja zapominam w ogóle, jakie mam życia, wiecie? O, rucham, co odbiłem od ściany. Brat, też coś weź. Macie rację, bardzo dobrze, że pilnujecie. Witam, Gravul. O kur... Dobra. Mega boom. Na niego to dam. Wiesz, gra, wiesz co? On polega na tym, że po prostu ma brata obok siebie. Sterujemy dwoma postaciami jakby, naraz. Także to jest takie utrudnienie, ale z drugiej strony mamy podwójne obrażenia, możemy jakiś jednego robić bardziej pod tanka na przykład, a drugiego pod coś. To jest taki trochę, wchodzi element budowania
bo nie dzielą itemów. Jak jeden bierze item, to drugiemu znika ten item. Stawiają razem bomby. To jest ciekawe. Dobra. Nie wiem, kto to wziął, nie wiem, po co to wziął, ale... O, ale że akurat zmisowałem. Ale że akurat taki smród wyszedł z graci. O, już przestań z tymi swoimi łezkami, płakusiu. 7 lat follow, pierwszy raz zapisałeś? No to nieźle. A są i tacy. Witamy tak czy siak, witamy. O Jezu Chryste, ale to będzie... To będzie batalia. Nie mam pojęcia, ile mam życia, nie mam pojęcia, na ile mogę sobie pozwolić. Jest ciężki bullet hell, ja nie mam czymś sobie tak naprawdę... Znaczy nie jest aż tak ciężki. Ale oni mieli... oni musieli być na strze... Oj... team up guys. O Jezu Chryste, to pomieszczenie jest fatalne po prostu na nas. Dobra, nie ma... A dobra, jestem Pride. No, krościu, wydupiaj, kurwa! Ale mi... Skasował mi wszystko, co zebrałem przez tyle pokoi. Tyle pięter. Nie wiem, ile czego mam, to jest najgorsze. O wiele części, no bo podobno dropiły dużo za rzadko, wiecie? To jest stereo kwestia. Dobra. Oboje powinni trochę życia mieć. Oboje. Bracia. Dobra, to było bardzo szybkie. To był berścik, tak zwany. Boż. Czemu oni cały czas... Oj, co to? Co to jest? O, to są te... Główienka. Zjadł mi dwa serca aż. Dobra. Czy oni bez końca połukają te serca? Oni są jacyś niejażarci, ci bracia. Gdzie jest Judgment? Jest. Dobra. No kiepsko, nic ciekawego. Ja też mam, pamiętajcie, relik. I ten relik mi też trochę podbija rejty. Ale to podbija rejty niebieskich serduszy bardziej. Dobra. O, dobra. Jeden już jest pełny. To Empress jest. Empress jest, daje buffa, nie? Empress daje buffa. Oj, szybko to zabić. Dobra. Ja powiem wam bez kapy, że teraz to już by się chciało wygrać to, nie? Chociaż te Blue Baby jeszcze zabić. Obrażenia są. Oj kurwa, ale ile życia straconego na jednym pomieszczeniu. Ale życia straconego na jednym pomieszczeniu. A przepraszam, ja wiem, że zasłaniam. Ja wiem. Ale nie miałem gdzie kamery wsadzić. A tutaj takie karty to jeszcze takie informacje z trzeciej ręki, nie? To nie jest aż takie ważne, turbo. A dobra. Ale combo. Uwielbiam to combo, który sprzedaję. Bo ja jeszcze daję Daddy's Long Legs. Oj. I całą resztę tak naprawdę. I to jest... Wychodzi... I Dry Baby mi jeszcze tankuje. Naprawdę jest nieźle pod tym względem. Była. Właśnie oni się odblokują dopiero po zabiciu matki. Z miłej. No, znerfili Dark Booma i to mocno znerfili. Ale on był bardzo mocny. Czyż był rzadki, więc... Czy aż taki nerf był potrzebny? W ogóle to jest takie... Bardzo... powiedzmy... Kontrowersyjny nerfing gierek single player, no ale rozumiem, że gdzieś ten balans gry też musi być, nawet jak to jest single player. Okej, mam leczonko, tylko nie wiem, ile mam życia. I mam dodatkową empreskę, którą aktywuję. O, kurwa. Dobra, ale dobrze, że mam na niej tą empreskę. Chwila.
Control plus spacja. To jest imprezka. Oj, szkoda, że to zmisowałem. To może się na mnie zemścić bardzo mocno. Oj, dobry boom będzie. Dobry boom jest. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Rasan jest. Elo! O kurwa mać. Ojojo. Speed up? Ojojoj. Let's go Delira. Walimy Delira. Fajna nowa postać, co? Uuu lala, dobrze widzimy HP. Nie ma żadnej klątwy, to jest Pogerino, pierwsza. Okej, okay. No, ale mnie tepnęło pomieszczenie dalej. Nie uda mi się absolutnie. Ja nie dojdę do tej walki, tyle wam powiem. Ale musiałbym tego uleczyć gościa. Kurwa, czemu to zjadłeś, wrodny bracie? No to teraz przegraliśmy, bo Aesu musiał zjeść. Chłop ma tyle życia i zjeść musiał, nie? No hejda na po prostu, no. Co ja wam mogę powiedzieć? Moje? Nie! Czego ty żresz wszystko? Kolejny bez dna studnio. Prze? Ja tych serduszek wypada, to jest jakiś pokczęp! Oj. Zajebiście, kurwa, jest dobrze. Dawaj, jedz i dawaj serduszek więcej. Serduszek, słyszysz? Czy ty mnie słyszysz? Czy mnie słychać? Mikrofon mi się wyciszył, czy o co tutaj chodzi? Na jakiej ikonce stanęło? W tej ikonce? Jakiej ikonce? A jak wygląda ikonka za zabicie matki? Taka jest chyba zgniła matka, w sumie nie pamiętam. Patrzyłem, ale to już było tyle emocji temu. A, ja ci podczampa. Okej. Okay. Szatan? Ja. Ale... No dobra, wiesz co, spierdalamy stąd. Nie chcę z szatanem się bić, bo to będzie karkołomna walka. Ja nie wiem, ja chyba wszystkiego nie odblokuję tak patrząc realistycznie w przyszłość. Co za kolorowy pokój w ogóle? No akurat zszedłem, akurat zszedłem. Ostatni run, nie? Ile to trwa już? Którą mam godzinę? 22:10? Co takiego? Oj, no i głupio się zapatrzyłem i zamyśliłem. Dobra, stop. Kto to bierze? Aesu to może wziąć? Holy Mantle na loście. Oj, to. Powodzonka życzę. Powodzonka życzę. To trzeba było ileś wpatrzeć chyba do maszyny, co? Gridowej. Powodzonka życzę hardo, bo to jest ciężka walka. Oko, kurwa. Dobra, wiesz to? Od 500, no to nie tak źle. To nie tak źle rzeczywiście, kurde bela. Dobra. Jest kolejny bossik. Słuchajcie, gdzie ten szatan? Szatan jest na górze. Dobra, Loki. Przyjacielu, pięcioki.
No naprawdę, zacierć gówno, no dobra. Yo, listen! To pokazuje sekrety jakieś, nie? To nie jest nic specjalnego, chyba samej staty żadnej nie daje. Kiperem delirki. Teraz kiper dostał buffy, to powinno być trochę lepiej. Plus jeden szczęście daje. Oj, 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 nie podoba mi się to, po ile takie cholerstwo bije. Czemu one mają takie różne kolory? Ja nie wiem, czy te kolory to są jakieś nowe funkcje, czy o co tutaj chodzi? Tutaj mam kupę, ten czawłek bym chciał się bardzo mocno uleczyć. Jezu, jakiś punch. Oj, oj, oj. Oj, jak ja mam to zabić? Mam tą technologię, ale ona bije tyle co nic, dosłownie. Szczerze to mi nie za bardzo zależy... O Jezu, ale czemu teraz ten brat z kolei zaczął wszystko zjadać? Zemsta. Bracia się pokłócili. Bracia nie powinni się kłócić. Ach. No to deal z diabłem za kaskę to jest super sprawa. Nie no, Esu steruje tę walkę, bo on będzie miał za mało życia. Jak mi zaraz nie wypadnie jakieś leczonko. Lighter. Nagle serduszka żadne nie wypadają, żadne. Oj, huk. Trzeba zryzykować. Monstro 2. Co? Przeżył to? O! Dobra, będzie to broniło. Może będzie trochę lepiej. Szkoda, że takie itemy się nie rozwijają na dwie osoby. To byłoby super. Proszę tej Halo Flights mieć, Halo. Dobra, pojdźmy nim, zaraz spokojnie. Szybsze shoty, może być. Justice. Nie! Dobra, zjadł to. To też... Dobra, ty sobie teraz zjedz. A jak oni się leczą? Co to za magia? Pająci. Dobra, trochę ich podbudujemy, nie? Kurde, stare dobre podejście, fajnie by było wygrać tę walkę z Delirą. Ale to będzie bardzo ciężkie. Bardzo, bardzo ciężkie. To nawet nie kwestia tego, że mi się nie chce. Dobrze to zagrać, to po prostu będzie ciężkie. Dwie osoby do pilnowania. O nie! Ale to nie myśl. Tylko tam brakowało. Tylko tego mi brakowało, totalnie. Nie no, słuchajcie, opcja jest, to jest najważniejsze, jest opcja. Mogłoby opcji nie być. Co to? Patrzcie, bez trąceń wybuchała. Tego jeszcze nie grali. No zapatrzyłem się na tego złotego robaka, pajączaka i wyszło jak wyszło, nie? Dobra, uwaga. Jest. Nie widzę go, to jest kurwa głupia walka. Głupia jak 105. Ja go nie debił, wiecie, to jest problem, tego po prostu nie... Ja jebie... Nie, bo ja mam za bliskie łzy, nie? Ja mam za bliskie łzy totalnie na tą walkę. Ja już nie żyję. No nie da się tego uniknąć.
Trip. I peperono. Może bym unikał, nie wiem, i bym Dry Baby go zabił, nie? Ale to rozumiecie, ile godzin by trwała ta walka. I jak dużej ilości uników by wymagała. Gdyby on jeszcze się naciął z raz czy dwa na moje bombki. A on tak średnio się na nie nacina. Nie jest frajerzyna. Oj. O, nóżka. Nóżka. Oj, nóżka, jedź losowy pulsujący ciosek, nie? Po trzy życia mają chłopaki. Nie za bardzo wiem, co by mogło mnie w tej walce uratować. Mógłbym się wytepać i coś jeszcze poszukać, ale myślę, że to już odwykanie nieuniknionego, nie? Mam tęczowe gówno, mam. Co myślicie, że próbować jeszcze? Dobra, słuchajcie, spróbuję jeszcze. Macie rację. Gdzie to tęczowe gówno było? Gdzieś po lewej chyba. O, ja tego pomieszczenia nie przeżyję. O kurwa, jakie pomieszczenie. Halo? Wrócę ze starszym bratem, nie ma szans. O, ale jestem głodny, ludzie, ale bym sobie zjadł coś pysznego. Zaraz sobie będę jakieś jedzonko robił. Jakieś kanapeczki takie szefowskie zjem. O lala. Dobra, czy ktoś pamięta, gdzie on był? To było to po prawej chyba przejście. Po prawej na dole. Co tu jeszcze żyje? O. Słuchajcie, może jeszcze ci OP item się trafi, co? Oj. Już na psyszkę siada troszkę. Tutaj jest. Tu jest kubstro, które mnie interesuje. Nice. Dobra, mam full HP. Idziemy od razu, czy jeszcze próbować bossy? To jest pytanie. To jest pytanie do publiczności. Jak myślicie? Ale ty jesteś po prostu gościu, no... Strączony grubas. Grubosy? Próbujemy jeszcze? O, jak to dostać? Co jest? Czemu się też wysadziło do dupy? Przez Mega Blasta? Dobra, jest. Dobra, to trzeba było jeszcze bardzo coś fajnego zrobić. Co by mogło mnie uratować? Listek na obu postaciach. Listek na obu postaciach jest lifesaverem, ale to... Z takich prawdopodobnych rzeczy, no to nie wiem, co mogłoby mnie uratować. Oj. O, dobra. Wybierz to. Piękna jest ta morowa, piękna. Zamieszkałbym tam. Na stryszku. Dobra, dwa bossy. Dwa długie nogi ojca. Sensowne. Oj, ale te bomby to biją. No co, przecież już nie żyjesz, chłopie, co ty? No nie, no co to za jakiś... Lil Spewer, Puking Body? Jak to wygląda? Ale dziwnie. O, Balls of Steel! Szkoda, że nie natarł drugiego rościa. Każdy działa 10 odcinków, super. Super. No nie no, ale czemu to zrobiłeś? Czemuś taki? Co to jest? To jest Broken Modem, Trier? Co to robiło? Czy to przypadkiem nie robiło jakiegoś laga? Broken Modem. Ej. Laguje przecież, spróbujemy? W sumie nie zaszkodzi chyba nam. Chyba nam nie zaszkodzi. Tutaj jeszcze wchodzę. Normalnie. Oj. Oj. No nie no, przegramy to. Nie wiem, czy mi się chce jeszcze łazić po innych bossach. Tylko ten S teraz mam mało życia. Głupek. Oj.
co to będzie? Ansas. On to już dużo nie zostało. Możemy jeszcze połazić po tych brakujących pokojach. Mniej bossów jest jakoś, mam wrażenie. Mniej bossów, kiedyś tu można było z 10 bossów na tym piętrze zabić. Dobra. A, to to weź. No bierz to, a dobra, 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 okej, spoko. Zdarza się. Chciwość. Patrzcie, laga dostał. Żeby Delirę teraz zlagowało Dark na Maxa. Dark na Maxa. Dzięki mi Soal. 6, nie, na pewno było więcej. Na 100% było więcej. No, czemu wszystko bierze ten jeden gość? Stop. Teraz dla brata coś. Braciszek też musi. Dobra. Jury wyjść! Ale oszustwo zaszło, niesłychane. Po prostu niesłychane oszustwo. Zajebiście, idziemy na mega szatana. Oj. Oj, ale to by było, strata życia by była. Te lagi są śmieszne. A to jest ten ziomek, dobra. Idę na dół jeszcze do Super Secret Room, a to szatana nie chcę bić, bo to będzie strata życia. Witam Harry. Tak, idę do drugiego secretu, a potem już idę do bossa od razu. No i słuchajcie, szczerze to raczej nie mam szans, ale przez to, że mam takie łzy, jakbym miał trochę bardziej dystansowe łzy, to bym wydrożował. A przez to, że ja jestem skuteczny z bliska, no to nie jestem w stanie wygrać tego. Chyba, że ten modem mnie wygeruje. Jest taka szansa. Jest taka szansa. Oj. Dobra, nic ciekawego. No niestety. No niestety. Oboje mają po tyle samo życia? Dosłownie, no to jest po prostu ci przeznaczenie, nie? A tutaj jest jakaś kartka. Chyba zaryzykuję i zobacz co to jest. Empress, dobra. Empress będzie zajebistym boostem do obrażeń. A tylko czekać. Q to jest kontrol. Dobra, używam od razu. Ej, laguje go. Laguje go. Mama router przyniosła do drugiego pokoju. I laguje go. Normalnie go laguje. Śmiesznie będzie, jak dzięki temu wygram. Nie no, jeszcze się nie palajmy, okej? Okay? To jeszcze nie ten moment. 28 bomb. 28 potencjalnych w kurwę dużych obrażeń. Patrzcie, co się dzieje. Ej, no normalnie na tym broken modemie da się z nim bić jakkolwiek, nie? Jakkolwiek. Coś się dzieje. Okej. Skąd leci? Dobrze. Oj, szkoda, dostałem obrażenia. Powtarzam, dostałem obrażenia. Aj, nie trafiłem. Nie trafiłem normalnie tym, co chciałem trafić. Dobra. Delira jest zwykła. Och, kurwa, no przestań dostawić obrażenia, człowieku. Człowieku, nie trołuj gierki wygranej. No i co? Takie gówniane to jest trochę, co? Połowa życia za nami. Jest na pewno lepiej, ten broken modem jest game changerem w tym wypadku. Patrzcie, jak laguje chłopa. No chłop ma internet jakiś radiowy jak nic. To nie jest na pewno światłowód. Oj, no co to za szybkie pociski nagle? Uwaga, bo Jacob w ogóle nie ma życia prawie. Co się stało? Czemu coś teraz zesrało? Halo? Nie, to jest jeszcze ponad połowa życia przed nim. Przed nami. Imo będzie ciężko. Oj. I patrzcie, że tylko ten brat zostaje. Tylko ten lepszy brat. Tylko Jacob. Czy możesz zasłonić się bratem? Nie wiem. No kurwa, wszystko dostaje jeden gość, no. Dobra, trochę ten zaczął tankować. Gostek. Czemu?
Dobra. O Jezu Chryste, kurwa, kto taką walkę wymyślał, nie? Od kupy dostałem, nie? Od kupy, od najmniejszej kupy na świecie. Jeszcze pospałnił tego cholerstwa, wynocha mi stąd! Dobra, trochę obrażeń wpadło. Solidne obrażonka wpadły. Znowu solidne obrażonka wpadły. Dwie dobre bomby. Ale się wkurwię, jak mnie jakaś kupa zabije, nie? Po prostu wam nawet nie powiem, jak się wkurwię. Na segmentowego bossa musiałby się zmienić i musiałaby dobra bomba wpaść. To byśmy mogli to wygrać, realnie. Bo to wtedy chyba segmenty by dostały bardzo mocno. Ale nie ma segmentowego bossa na razie. No nie... Co to jest?! Dobra, pozdro. Pozdro z piwnicy, nie? Ale gówno się zrobiło, co? Co to było, nie wiem. Weź wygraj taką walkę, nie? Kiedy chłop po prostu... Trzy jednostki speeda. Urobiłeś boss rush. I co dlatego? A to jest tylko z bossów, które miałem? Steven, nie? Steven. God Steven mnie doorał. Och, dobra, guys. To, kurde, to się kompletnie nie opłaca łazić po tych bossach. Chciałbym wina się napić teraz. Bardzo. No ale nie ma. Idę zaraz napić kwasu chlebowego, bo tylko takie rzeczy mam. Takie delikatesy mam w lodówce. Słuchajcie, moi drodzy, super było dzisiaj. Dziękuję pięknie za dotki, za subki. Dobiliśmy ładnie 30. Lecimy dalej. Jutro prawdopodobnie 17-16, ale może się coś zmienić, może coś wypaść, różnie bywa. Jak jutro się nie spotkamy, to widzimy się dopiero w środę, bo znowu wracamy tak, że Neri ma wtorki, ja mam piątki. Więc znowu się przesuwamy. Niestety. Sorry, Archest, sorry, ale były epickie batalie, uwierz mi. Oh, masakra. To było dobre. Słuchajcie, zostałem was z przerwą reklamową ostatnią. Dziena za streama wielka. Było super. Do zobaczenia jutro prawdopodobnie. Macie, będziecie mieli info na Twitterze i Discordzie przede wszystkim. I na zakładce społeczności YouTube'owej. A proszę cię bardzo. Proszę bardzo. Proszę wypić zdrowie. Proszę. Dobra. Dzięki ludzie. Pa, 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 pa.